Tak,
Warszawa? Nie. Thank you.
Witam, panie Michał Jerzewski, wydawca. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Jerzewski, wydawca. Witam, witam. Kłaniam się. Będziesz miała chwilę czasu w Warszawie? Ja próbowałem się tam pozwolić. Dzień dobry, Bogu. Dzień dobry, ja. Może też miałbym coś. Słuchaj, a nie masz innego numeru telefonu? Tak, ja panią nie poznałam, pani Boromarzyńska. To w jaki sposób można się dowiedzieć? I odbierasz maile. Ale nie dobrze, dobrze. Słuchaj, znaczy ja zobaczyłem, że ja mówię do takiego, wiesz, tabletu, a on... Raz, dwa, raz, dwa. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. Michał Jerzewski się nazywam, jestem wydawcą dzisiaj omawianej książki. Proszę państwa, to jest największa książka, jaką do tej pory wydałem. Największa objętościowo. Nie wiem, czy największa, jeśli chodzi o zawartość. To państwo ocenią, jak państwo przez nią przebrną. Nie tak wielu do tej pory przebrnęło przez całość. To jest praca, która jest pracą doktorską doktora Piotra Zyzaka, już obronionego. Przepraszam, doktora Pawła Zyzaka. I doktor Zyzak wymógł na nas, że nie możemy dokonywać wielkich cięć. Skutek był taki, że trzeba było wydawać w tej formie. W jednym tomie to się nijak nie mieściło. Musiało być tomy dwa. Proszę państwa, z wielką przyjemnością witam naprawdę znamienitych gości. Tutaj w tej sali często się odbywają spotkania i my też często robimy tutaj premiery. Ale powiem państwu, dawno nie gościliśmy tak zacnego grona. Zacznę od pani Ireny Lasoty, którą specjalnie, powiedziałbym, ściągnęliśmy do Polski na tę okazję z dalekich krajów. Pani Irena nie jest tak częstym gościem w Polsce, niestety. Więc to jest duże święto, że ją... Ja tylko przypomnę, że pani Irena Lasota jest publicystką, dyrektorką Fundacji na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej w Waszyngtonie. Jej inicjatywy efektywnie wspomagały część opozycji w Polsce, a po 1989 przyczyniały się do rozwoju demokracji. Witam bardzo, bardzo serdecznie osobę, którą równie jak panią Irenę wszyscy znają i wszyscy cenią, czyli panią Zofię Romaszewską. Tylko przypomnę, że pani Zofia Romaszewska jest działaczką społeczną, uczestniczką opozycji demokratycznej w PRL-u. Razem z mężem Zbigniewem Romaszewskim jest współtwórczynią Biura Interwencyjnego KSS KOR i współtwórczynią Radia Solidarność. Dama Orderu Orła Białego. Witam ogromnie serdecznie. Pana Kornela nie ma, ale witam serdecznie pana Piotra, przepraszam, może zacznę jeszcze od, witam serdecznie pana Czesława Bielewskiego.
Przypomnę, architekta, publicystę, polityka, działacza opozycji w PRL, posła na Sejm trzeciej kadencji. Witam też serdecznie pana profesora Piotra Wawrzyka. Który nasze spotkanie dzisiejsze poprowadzi. Przypomnę, pan profesor Piotr Wawrzyk jest politologiem, ekspertem spraw międzynarodowych, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. I na koniec witam oczywiście gwiazdę dzisiejszego, powiedziałbym, powoda dzisiejszego spotkania, autora książki, Pawła Zyzak. I też przypomnę, że pan Paweł Zyzak jest historykiem, jest doktorem nauk humanistycznych, publicystą, między innymi autorem biografii Lecha Wałęsy. Oddaję głos prowadzącemu. Jeszcze serdecznie, serdecznie wszystkim naprawdę dziękuję państwu, że się stawili i że poświęcili wieczór temu spotkaniu. I ogromnie dziękuję bankowi PKO, Bankowi Polskiemu PKO, który jest sponsorem dzisiejszego spotkania i sponsorem promocji książki pana Pawła Zyzaka. Dziękuję państwu serdecznie, życzę udanego wieczoru. Dobry wieczór, dzień dobry, witam państwa. Bardzo dziękuję panu prezesowi za przedstawienie wszystkich gości. Muszę powiedzieć, że kiedy działy się rzeczy właśnie będące przed tematem książki, ja byłem młodym człowiekiem w wieku szkolnym, co prawda już zaangażowanym politycznie, ale szczerze mówiąc nigdy nie myślałem, że będę siedział przy jednym stole z tak znamienitymi osobami do dziś. Proszę może na początek o zabranie głosu przez panią Zofię Romaszewską. Dzień dobry państwu, bardzo mi miło, że taki zaszczyt, że to niby ja pierwsza mam mówić, ale tu wymowni są moi koledzy dużo znacznie bardziej ode mnie. Ja zawsze siedzę cicho i z tyłu i tak pozostanie już. I bardzo proszę następną osobę. A ja to ewentualnie podsumuję. No to może poprosimy teraz pana Czesława o kilka zdań. Proszę państwa, to co chciałbym państwu przede wszystkim powiedzieć, to, że tę książkę przeczytałem. To był niemały trud i zanim wejdziemy tu w polemiki merytoryczne i jakąś recytację pochwał pod adresem autora, ja chciałem wyrazić współczucie wydawcy, ponieważ uważam, że miał za lekką rękę, może pan mieć już pseudonim nawet, lekka ręka, ponieważ ta arcyciekawa książka, która zawiera mnóstwo ważnych nowych faktów i dokumentów, jest zdecydowanie po prostu za długa oraz zawiera pewien postkomunistyczny motyw, który mnie niesłychanie zraził do niej, mianowicie autor, dystansując się do pewnych postaci, określa je przy pomocy cudzysłowu, co jest typowym zabiegiem komunistów. Ja komunistów, szczególnie na Zachodzie, nie tylko na Wschodzie, rozpoznawałem zawsze po tym, że stawiali wciąż cudzysłowy. Czyli na przykład mer Paryża postanowił poprawić komunikację publiczną w Paryżu, otwierając dwie nowe linie metra. Poprawić było w cudzysłowie. Ila ameliore, słowo ameliore było w cudzysłowie. Ja wiedziałem już, że redaktor tego pisma jest komunistą. I teraz pan Zyzak, który komunistą nie jest, kiedy chce napisać, że ktoś był doradcą Wałęsy, to pisze doradcą w cudzysłowie. I książka roi się od cudzysłowów. Uważam, że było dobrym prawem wydawcy, żeby usunąć te wszystkie cudzysłowy. Czyli po pierwsze komplement. Uważam, że ta książka odkrywa przed nami mnóstwo rzeczy, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo faktów. Jestem podobnie jak osoby siedzące
po mojej prawicy, w tej szczęśliwej sytuacji, że byłem świadkiem lub uczestnikiem wielu z tych wydarzeń i wiem, że to są wydarzenia, które no nie docierały do opinii publicznej, prasa codzienna ani kolorowa się nimi nie interesowała i to jest arcyciekawe. Ale oprócz tego postkomunistycznego motywu, który dominuje tu w opisie, mam jeszcze jedną do tej książki pretensję, że autor, mając 80-90% racji w całej swojej argumentacji, nie jest tym usatysfakcjonowany i dąży do tego, żeby mieć 110% racji. I w związku z tym co pewien czas przydaje pewnym wydarzeniom uporządkowanie, logikę czy związki między ludźmi, których moim zdaniem rzeczywistość polska nasza do dziś jest pozbawiona. Chciałem tutaj, zastrzegając sobie copyright, powiedzieć, że niestety między komunizmem a kapitalizmem musimy jeszcze przechodzić przez kretynizm. I tego kretynizmu było dużo i wśród naszych działaczy na Zachodzie i w podziemiu. I jeszcze przechowaliśmy część tego kretynizmu do dzisiejszych czasów. I w związku z tym, kiedy autor chce, jakby nie dość jest zadowolony z tego, że odkrył jakiś mechanizm, tajemnicę czy intrygę, to chce jeszcze, żeby ta intryga miała w sobie żelazną logikę. Więc chciałem autora pozbawić wątpliwości co do tej logiki. Ale ponieważ część z Państwa zapewne książkę nabyła dopiero przed chwilą, chciałem zakończyć moją wypowiedź przywołaniem ze strony 377. Pewnego przypisu, który jest rzeczywiście bardzo interesujący na tle różnych sporów, które miały w Polsce miejsce w ciągu ostatnich 27 lat. Dotyczy to Bronisława Gieremka i jest tu bardzo konkretny dokument i szyfrogram, który relacjonuje pewną rozmowę i chciałem ją Państwu przytoczyć, dlatego że ona jest rzeczywiście arcyciekawa. Otóż rzecz dotyczy roku 81, już Solidarność, kończy się karnawał Solidarności. I Gieremek odwiedził Cioska i przedstawił temu doradcy Jaruzelskiego daleko idące supozycje, jak pisze autor, tu obecny w imieniu Wałęsy lub swoim własnym. I na ten temat jest szyfrogram Horsta Neubauera, ambasadora NRD w Warszawie, do kierownictwa NRD z 2 grudnia 81 roku. I w tym szyfrogramie w obszerniejszej formule brzmi to tak. Towarzysz Ciosek, minister do spraw współpracy ze związkami zawodowymi, oświadczył w rozmowie z 1.12. W ostatnim czasie sytuacja zmieniła się zasadniczo. Jestem nastawiony optymistycznie, to pisze Niemiec, gdyż polska tragedia zmierza ku końcowi. Finał się już rozpoczął. Rozstrzygnięcie musi zapaść jeszcze w grudniu. Właśnie miałem osobliwą rozmowę z szefem ekspertów Solidarności Gieremkiem. Ścisłe kontakty z Międzynarodówką Socjaldemokratyczną, osobiste kontakty z Krajskim i innymi. Nie wierzyłem własnym uszom. Gieremek oświadczył, że dalsza pokojowa koegzystencja między Solidarnością w obecnej formie a socjalizmem realnym jest niemożliwa. Konfrontacja siłowa nieunikniona. Aparat Solidarności musi zostać zlikwidowany przez państwowe organy władzy. Po siłowej konfrontacji Solidarność mogłaby na nowo powstać, ale jako rzeczywisty związek zawodowy, bez Matki Boskiej w klapie, bez programu gdańskiego, bez politycznego oblicza i bez ambicji sięgnięcia po władzę. Być może, kontynuował Gieremek, tak umiarkowane siły jak Wałęsa mogłyby zostać zachowane. Po konfrontacji nowa władza państwowa mogłaby w innej sytuacji politycznej kontynuować pewne procesy demokratyzacyjne. Nie mogę jeszcze ocenić, czy Gieremek mówił tylko we własnym imieniu i czy jego zdanie jest reprezentatywne. To jest relacja rozmowy, którą miał Ciosek z ambasadorem NRD po rozmowie Gieremka z Cioskiem. Uważam, że takie dokumenta, jest ich tutaj sporo i one obejmują różne fragmenty historii omawianej przez autora, są rzeczywiście arcy interesujące i byłoby bardzo dobrze, żeby drugie poprawione wydanie, drogi autorze, było co najmniej 2 razy krótsze i pozbawione cudzysłowów, ponieważ ten dokument jest jakimś odsłonięciem kulisów wydarzeń, które są naprawdę interesujące i pokazują rzeczywiste myśli różnych aktorów, którzy w tych wydarzeniach mieli udział. Dziękuję za uwagę. Swój czas słychać? Tak. Zanim powiem to, co przygotowałam, proszę, też ja nie używam tego telefonu jako telefonu, tylko tu miałam notatki do tego, co będę mówić. Chcę zrobić malutki przypis
do tego, co powiedział Sławek Bielecki. Mianowicie, nie wiem, czy wszyscy z Państwa, mam na myśli młodych, wiedzą, że NRD i Niemiec, o którym mówi Sławek, to byli komuniści niemieccy, co wydaje mi się być ważnym, żeby to powiedzieć teraz, kiedy panuje dla mnie w każdym razie ze Stanów niezrozumiała jakby antyniemiecka atmosfera. Więc to pisze komunista w 1981 roku. Teraz przejdę do tego, co ja chciałam powiedzieć. Wydaje mi się, że ta książka, która no, otwiera pewne perspektywy, które do tej pory nie były otworzone. I najpierw chcę zacząć od perspektywy dotyczących Stanów Zjednoczonych, ponieważ ta książka jest taką bardzo głęboką analizą tego, jak pracuje, czy jak w latach 70-90 pracowały Stany Zjednoczone. Często pada pytanie, co Amerykanie myślą na ten temat, co Amerykanie zrobią. Ameryka jest, jak wiele innych demokratycznych krajów, ale może nawet więcej, polityka jest taką wyśrodkowaną różnych sił politycznych. Wśród wielu zalet książki Pawła Zyzaka, powiedziałabym, że jest to, że zrobił no właściwie osobną książkę, jeśli można powiedzieć, historię związków zawodowych AFL-CIO. Bez tej historii, która sięga XIX wieku i którą bardzo Państwu polecam, poza całą książką też, to jest to, że pokazuje źródła, dlaczego AFL-CIO było organizacją antykomunistyczną i dlaczego popierało Solidarność. Propaganda komunistyczna w Polsce zawsze mówiła, że po prostu AFL-CIO jest agenturą CIA, ponieważ są te nazwy bardzo podobne. Otóż nic podobnego. Właśnie historia różnych nurtów politycznych w AFL-CIO, przede wszystkim poprzednika Lane'a Kirklanda, który był przewodniczącym AFL-CIO w czasach Solidarności, czyli Georgia Mini, wskazuje na to, że naprawdę to była polityka pro niezależne związki zawodowe. I to jest właśnie bardzo ważne. I wtedy przechodzimy do następnego punktu, mianowicie panuje mit, że jeżeli Ameryka rzeczywiście wpłynęła na obalenie komunizmu w Polsce, to głównym aktorem, który tego dokonał, był prezydent Ronald Reagan. W książce znowu widzimy, że nie ma nic takiego prostego, że gdyby nie naciski AFL-CIO i jeszcze inne naciski, ale przede wszystkim Kirklanda i AFL-CIO, administracja Reagana dużo wcześniej zniosłaby sankcje i dogadała się z komunistami i w Warszawie, i w Moskwie. Mało kto wie, znaczy moim zdaniem nie było o tym mowy przed książką Pawła Zyzaka, że było bardzo silne lobby w Ameryce pro-jaruzelskie. Czy można powiedzieć, oni... Można powiedzieć, że nawet niektórzy uważają, że są propolscy, ale dotyczyło to tego, że należy jak najwięcej w tym momencie pomagać Polsce, należy dawać więcej kredytów, niezależnie od tego, kto je będzie spłacał. I to lobby składało się z tak różnych postaci, jak na przykład David Rockefeller, kardynał Kohl z Filadelfii, pan Piszek, który produkował ryby i tak dalej, i tak dalej. I że gdyby nie ta walka różnych wpływów, to nie wiadomo, jakby się dalej potoczyły losy pomocy amerykańskiej dla Polski. Następna rzecz to jest sprawa tytułu. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce? Oczywiście tytuł jest prowokujący, jest bardzo dobry. Moim zdaniem niektóre osoby zajrzą do tej książki ze względu właśnie na tytuł najpierw. Niedawno rozmawiałam z moim przyjacielem, który jest dysydentem w Kazachstanie. I ktoś go pytał, na co tam opozycja potrzebowałaby pieniędzy. I on spojrzał, on sam siedział w więzieniu kilka lat i mówi, słuchaj, 1 000 000, 10 000 000, możecie nawet dać nam 100 000 000. Nikt się nie ruszy. Nie ma w tej chwili, ludzie już są zniechęceni i nie ma po co w ogóle. Ja bym dawał tylko pieniądze malutkim organizacjom praw człowieka. Więc to jest taka rzecz, że mogą być miliony, mogą być miliardy nawet. Nie można wywołać autentycznej rewolucji i nie można wywołać, tak prawdę mówiąc, autentycznych demonstracji. Można płacić komuś, można wzywać, ale właściwie wszystko wskazuje na to,
że nie o pieniądze chodzi. Pieniądze zaczynają być bardzo ważne wtedy, kiedy zaczyna się ruch społeczny, kiedy jest nadzieja, że można coś zrobić, znaczy przede wszystkim, że wiadomo, że można coś zrobić, że jest nadzieja, że można to dopłacić do końca. I to są właśnie te początki opozycji w Polsce przed Solidarnością i potem już Solidarności i w czasach podziemnej Solidarności. I było oczywiste, jeszcze w czasach nadziemnej Solidarności, że jest na co wydawać pieniądze. Powstawały spontanicznie przede wszystkim wydawnictwa, więc mi się wydaje, że to było wskazywało przede wszystkim na olbrzymie wakium, na próżnię, która istniała w Polsce. Ludzie chcieli czytać, byli ludzie, którzy chcieli pisać, byli ludzie, którzy chcieli tłumaczyć i chcieli to wydawać. Byli jeszcze tacy, którzy chcieli to kolportować i te pieniądze były szczególnie ważne. Po wprowadzeniu stanu wojennego okazało się, że te wydawnictwa podziemne, czy grupy, które choćby nawet wydawały niedobre gazetki. Dla nas na przykład, dla mnie i moich przyjaciół nie było ważne, czy gazetka wydawana w jakichś zakładach w Tychach jest na poziomie, nie wiem, gazety, jak to się nazywało, Mazowsze, czy tygodnika jakiegoś tam. Ważne było, że myśmy rozumieli, i państwo też to rozumieją, że przygotowywanie gazetki to jest już grupa, to jest Solidarność i tak dalej, to jest oczywiste. Więc w momencie, w którym można było podtrzymywać ten ruch, on przede wszystkim był bardzo ważny moim zdaniem w pierwszych dwóch, trzech latach po wprowadzeniu stanu wojennego, gdzie ważne było, żeby właśnie do małych nawet miejscowości docierały choćby niewielkie sumy pieniędzy. I tutaj można się zastanowić, czy tak było, czy nie było. Potem na przykład była wielka akcja, którą właśnie prowadziło biuro, wy się nazywali wtedy biuro interwencji, no w każdym razie państwo romaszewscy. Chodziło o to, że kiedy zaczęły się fale strajkowe, no coś, co było oczywiste dla wszystkich związkowców na Zachodzie, że jeżeli są strajki, to ktoś musi je podtrzymywać. Ktoś musi dawać zapomogi, no bo tego inaczej nie można nazywać, rodzinom. No przedtem też dawano pomoc rodzinom zatrzymanych, ale w momencie, w którym zaczęły się strajki, no wszystkie związki zawodowe w normalnych krajach mają fundusze strajkowe właśnie na te potrzeby. W Polsce takiego funduszu nie było i było oczywiste, że zbieranie takich funduszy strajkowych też miało bardzo dużo, wielki cel. Następna sprawa oczywiście dotyczy tego, co się działo z tymi pieniędzmi, ile tych pieniędzy było. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na taką rzecz, że chociaż minęło już, nie wiem, 30 lat, nie wiem, już trudno mi policzyć, i chociaż otworzono tak zwane, choć nie wszystkie, zbiory zastrzeżone, nie sposób jest znaleźć informacji na temat, co się działo z pieniędzmi, przepływu pieniędzy. To, co wiemy, to wiemy to, co gdzieś można było znaleźć w archiwach. I trzeba powiedzieć, że Paweł Zyzak przeszukał, przeczesał wszystkie, mnie się wydaje, w każdym razie dostępne archiwa. Ja myślałam, że teraz, kiedy IPN otworzył zbiory zastrzeżone, coś się tam znajdzie. Okazuje się, że nie ma tam. Nie ma tam nawet drobnych szczegółów, które by przychodziły ze Stanów Zjednoczonych, z wywiadu i tak dalej. I dotyczy to tego, kto w czyim imieniu dysponował tymi pieniędzmi. Przede wszystkim zwróćmy uwagę też na jedną rzecz. Mówimy dolar, milion dolarów, 100 milionów dolarów. Proszę państwa, w 83-84 roku za 2000 dolarów można było kupić kawalerkę w centrum Warszawy, a za 5000 willę pod Warszawą. Więc to mówimy o zupełnie innym dolarze niż mówimy dzisiaj. To były naprawdę olbrzymie sumy, co widać też po tym, że czasami jak jakaś mała organizacja dostawała 100 dolarów, to się strasznie cieszyli, bo mogli kupić papier i farbę. Mnie najbardziej, oczywiście każdy ma różne zainteresowania, mnie ciągle bardzo interesuje, co się działo z pieniędzmi przekazywanymi przez tak zwane biuro brukselskie. To była oficjalna reprezentacja Solidarności i zainteresowałam się tym w 80., chyba to był 5. rok, ale to Paweł może mnie poprawić, kiedy nastąpiła tak zwana wielka wpadka transportów idących ze Szwecji i zrobiono pokaz sprzętu zatrzymanego w hali Mirowskiej, o ile się nie mylę. I wtedy na tej liście, która była w Żołnierzu Wolności, bo myśmy pronumerowali Żołnierza Wolności w Nowym Jorku,
roku, zobaczyłam, że znajdują się bardzo dziwne komputery, które nawet nie były nam znane i żeśmy sprawdzili potem, że były to komputery, które były na liście COCOMu. Lista COCOMu to była lista wyprodukowana przez NATO dotycząca sprzętu elektronicznego, który nie miał nie trafić do krajów Paktu Warszawskiego. I nagle w tych transportach, które idą, wpadają, okazuje się, że są komputery, to było najnowsze pokolenie komputerów, chyba o ile pamiętam 368, czy coś, się nie znam tak bardzo na komputerze, żeśmy to sprawdzili. I teraz jest to pytanie, na ile to, co się działo, było po prostu niechlujstwem, było, nie wiem, rozpiciem się niektórych ludzi, czy było... na pewno wiadomo, że była jakaś infiltracja. Na którym poziomie? Moim zdaniem do dziś nie wiemy. To znaczy my nie wiemy, czy listę komputerów z listy COCOMu przekazano z Polski do Szwecji czy do Brukseli, żeby je przysłać do Polski. Czy to wymyślił ktoś w Moskwie i przekazał do Brukseli. W każdym razie to są te ślady, które ja chciałabym znaleźć i których niestety w książce Pawła Zyzaka nie ma, ponieważ nie ma ich w archiwach. Ja myślę, że ja to skończę i będziemy chyba mieli czas wszyscy jeszcze na pytania, odpowiedzi, repliki. Zosiu, powiesz teraz coś? Tak. No teraz no ja się chciałabym odnieść do tego wszystkiego, co usłyszałam. Ja też, tak jak Sławek, przeczytałam całą tą książkę i co więcej, ona mnie zafascynowała. Najpierw wydawała mi się dosyć nudna, bo ta część historyczna o związkach zawodowych amerykańskich, która oczywiście, tak jak Irena powiedziała, no pokazuje, dlaczego AFL-CIO było bardzo antykomunistyczne, z tego wynika oczywiście, natomiast no mnie to akurat stosunkowo mniej zainteresowało, natomiast resztę książki, muszę powiedzieć, z wielkim zapałem i zainteresowaniem przeczytałam. Książka wydaje mi się być niezwykle, niezwykle po prostu ciekawa, dlatego że autor stosuje metodę taką historiozoficzną, dosyć specjalną, to znaczy tam bym powiedziała, ja jestem córką historyka, a to jest taka sytuacja, że w zasadzie źródła są traktowane dosyć równorzędnie, że się tak wyrażę. To znaczy, ale myślę, że jest to uprawnione, to znaczy są tam źródła, źródłem jest Gazeta Codzienna, czy tam jakiś tygodnik i źródłem są jakieś enuncjacje oficjalne, powiedzmy jakieś rządowe, czy podziemne, czy coś takiego, które jakieś papiery, które się udało znaleźć i przechować. No i oczywiście, czy one są równorzędne? Myślę, że tak, bo jedni i drudzy kłamali zawsze, więc w związku z tym sądzę, że dosyć w tym sensie one dosyć podobny walor prawdy w sobie mają. I teraz tak, jeśli chodzi o tą książkę jeszcze raz, bo tu bym powiedziała, że po pierwsze należy o Pawle Zyzaku powiedzieć, że no ja tak pomyślałam sobie, jak popatrzyłam na to, tego udźwignąć w ogóle nie sposób prawie, to, że on napisał wszystko, co wiedział, a nie, że pisał, że pomyślał sobie, że będzie że coś tam wie i potem dopiero napisze. No jak przeczytałam, zmieniłam zdanie. Książka jest moim zdaniem świetna, bardzo interesująca i co więcej, pokazuje jedną rzecz. Irena powiedziała, że ją zawsze ciekawiło, co się dzieje z pieniędzmi, które szły, no nie wiadomo, co się z nimi działo. Tutaj w ogromnym stopniu te pieniądze no nie mogły być szczególnie skrupulatnie notowane, tylko były chowane po kontach, byle jak i tak dalej. W związku z tym w oczywisty sposób również i rachunkowości od tego też i nie ma. Rozliczenia później były procentowe, co zresztą Zyzak zauważył, znalazł, to była taka bardzo charakterystyczna spotkanie, w którym też uczestniczyłam, muszę powiedzieć, że to było dosyć wstrząsające. No w każdym bądź razie już pod koniec naszego działania można się było normalnie rozliczać, no i część osób się rozliczała normalnie, a część już została w tej takiej całkowicie podziemnej sytuacji. Tutaj oczywiście autor nie zdawał sobie sprawy, no mając tyle lat, ile ma, że na przykład rozliczenia korowskie miały taki sam charakter, dokładnie identyczny. To znaczy bardzo szlachetne grono powiedziało, że myśmy się świetnie rozliczyli i tyle. No i tak i generalnie był pomysł, że jednak nikt nie kradnie i że mamy, i rzeczywiście nikomu nie przychodziło to do głowy, że ktoś może coś ukraść. Natomiast
Ruch Solidarności był ruchem ogromnym. No i poza tym była sytuacja taka, że tu się mieszały bardzo sprawy bytowe tych ludzi z ich działalnością. No i to oczywiście powodowały różne zawirowania i można było wobec tego wspaniale po prostu, myślę, że bezpieka wspaniale część pieniędzy kradła, ukrywała. Słuchajcie, ja po prostu byłam świadkiem bezpośrednim, znaczy troszkę jakoś tam pośrednim, bo kiedy siedziałam w więzieniu, doszły do mnie jakieś tam czekoladki czy coś takiego. Pamiętam, że opowiadali, bo tam siedziałam z taką dziewczyną, której narzeczony też siedział na tejże Rakowieckiej i rozładowywał transport, który przyszedł z zachodu, jakichś nadzwyczajnych rzeczy. I ten transport był rozładowywany na dziedzińcu Rakowieckiej. I oczywiście cały został ukradziony. Oczywiście ta czekoladka to było coś, co on zdołał ukraść z tego transportu i dotarła do nas, do celi, ponieważ ona była miła i się ze mną podzieliła nią. No, więc wobec tego to bardzo były specjalne warunki funkcjonowania i w tych warunkach oczywiście bezpieka też funkcjonowała nadzwyczajnie i też kradła na potęgę po prostu, likwidowała część transportów. Ja czytając książkę Zyzaka byłam zafascynowana tym zresztą, co również Irena, to znaczy, że zafascynowana i powiem, że do tej pory właśnie wyrzuty sumienia mam niesamowite. Nagle okazało się, że my Polacy zapomnieliśmy podziękować związkom zawodowym amerykańskim, których, że się tak wyrażę, wkład w naszą wolność był no, wielokrotnie większy niż wszystkich razem związków zawodowych z Europy Zachodniej. Muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Ja jest to udokumentowane przez Pawła bardzo przyzwoicie i muszę powiedzieć, że to jest rzecz, no, którą myślę, że będę teraz ja osobiście usiłowała jakoś te jakieś wysiłki będę czynić, żeby nadrobić. Ja pamiętam taką sytuację jeszcze z roku, znaczy już z roku właśnie 1998, kiedy myśmy organizowali już ostatnią konferencję praw człowieka w Warszawie i przybył na nią Kirkland, już bardzo marniutki, bo on umarł w 89 roku, już był taki bardzo słabiutki, był z żoną. I myśmy mu dali w podzięce, znaczy my, bo ta konferencja to zawsze jak była, my zawsze troszkę w poprzek byliśmy wszystkiego. W związku z tym wtedy Geremek jakoś uciekł do jakiejś Szwecji czy gdzieś tam, Buzek gdzieś też się schował, już nie pamiętam, no w każdym razie, bo przybył Maschadow z Czeczenii na zaproszenie mojego męża, a przywiózł go Mariusz Kamiński osobiście. I w związku z tym pouciekała całe nasze towarzystwo, takie bardzo ważne, powiedzmy sobie państwowe, nie wiedziało, co ma z tym zrobić, na wszelki wypadek znikło. No i w związku z tym nie było żadnych medali, żadnych orderów, niczego takiego normalnego. I pamiętam, że myśmy mieli wycięte z kartoników zupełnie, słuchajcie, tak jak w podziemiu, takie karteczki, na których były tam narysowane, coś tam już nie pamiętam. Między innymi no, dawaliśmy tym różnym naszym przyjaciołom z Zachodu, na przykład Ginecie Sagan, która akurat była z moją grupą najbardziej zaprzyjaźniona, też ona dostała taką karteczkę, tylko Gineta też po śmierci dostała order, bo już właśnie po śmierci niestety. No i teraz jeszcze musimy też, będziemy oczywiście jakoś honorować. No niestety część tych naszych działaczy AFL-CIO już nie żyje, jeszcze niektórzy może żyją, więc będziemy, ja się tutaj będę z Pawłem porozumiał, kto tam jeszcze jest, jak możemy to próbować chociaż troszkę naprawić. No w każdym razie książka bardzo wyraźnie też pokazuje jeszcze jedną rzecz, znaczy jednej rzeczy nie pokazuje niestety, mianowicie co robiło CIA, która też wykorzystywała niesłychanie ten pomysł, że tu się te pieniądze sypią, leją, lecą nam z nieba, w ogóle nadzwyczajnie było. Ja w ogóle dłuższy czas myślałam, że pieniądze to w ogóle z nieba lecą, bo to tak to w ogóle wyglądało. To
to myślę, że po przeczytaniu książki Wiktory jestem zdania, że prawdopodobnie część tych pieniędzy po prostu szła na wschód i była pod tytułem, że idą dla Solidarności. Tak mi się wydaje, stąd tych milionów, które miały tu być i których, no, niezależnie od wszystkiego, co kto by nie ukradł, to nie ma mowy, ich tyle nie było po prostu, więc gdzieś by je można było zobaczyć, a tego rzeczywiście nie było widać. I to jest, i to była taka, i tego oczywiście w książce zupełnie nie ma. Tam Wiktor jest wspomniany w pewnym momencie, ale tak jakoś nie, tam mało, należałoby przyjrzeć, jak wyglądały, jak jeszcze pewnie są tajne te archiwa amerykańskie na ten temat, co się z tymi pieniędzmi tak do końca działo, i pewnie my tego, no, ja za mojego życia już się pewnie nie dowiem. W każdym razie jeszcze raz powtarzam, książka jest nadzwyczajna, bardzo polecam, ciekawie się ją czyta, ma jeden feler, ona powinna mieć trzy tomy, większy druk i większą interlinię, bo po prostu ja mało nie oślepłam, jak to czytałam, no i to jest wszystko. Bardzo Pawłowi dziękuję za nadzwyczajną książkę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie teraz kilka uwag na zakończenie już jak gdyby od siebie. Po pierwsze, chciałbym się przychylić tutaj do zdania pani Zofii. Rzeczywiście czcionka mogła być większa. Książka pewnie by miała wtedy dużo większą objętość i nie dwa, a trzy tomy, ale nagromadzenie faktów, cytatów, jak tutaj były też podawane przez pana Czesława, i tych różnych działań, które były podejmowane, jest tak duże, że naprawdę spokojnie ta książka mogłaby też drugie trzy tomy zająć. Ja jestem pod wrażeniem, muszę powiedzieć, ilości dokumentów, którą musiał przeczytać, przeanalizować autor, żeby to wszystko w pracy zmieścić, i myślę, że to były raczej setki tysięcy chyba stron, a na pewno nie mniej, bo naprawdę ilość szczegółów i, tak jak mówię, przywoływanych dokumentów robi naprawdę duże wrażenie. Druga rzecz, moim zdaniem wartością też tej książki jest to, że ona się nie ogranicza tylko do tego okresu samej Solidarności. Autor w zasadzie wprowadza nas w temat współpracy między polskimi a amerykańskimi związkami zawodowymi od okresu dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, relacji, jak związki zawodowe amerykańskie usiłowały wpływać na politykę Roosevelta w okresie II wojny światowej. Ale co dla mnie jest istotne też, nie ukrywam, że na mnie zrobiło duże wrażenie, działalność, wpływanie lobbystyczne, no właśnie, na administrację amerykańską w drugiej połowie lat 40., lata 50. To rzadko się o tym mówi, rzadko się o tym czyta, a to jest niewątpliwie ta nowość na polskim rynku, która do tej pory w zasadzie nie funkcjonowała. I muszę powiedzieć, że tutaj też ta mnogość przywoływanych działań, ale to takich konkretnych, opisywanych, przedstawianych, naprawdę robi duże wrażenie. I kolejna kwestia, która moim zdaniem też wymaga podkreślenia, to o czym pani Romaszewska też mówiła, wspieranie działalności ośrodków zagranicznych na rzecz, no właśnie, demokracji w Polsce. Na mnie osobiście bardzo duże wrażenie zrobił fragment mówiący o tym, jakie, no właśnie, amerykańskie związki zawodowe powstrzymały niejako w ramach polityki odprężenia chęć wycofania finansowania przez Kongres Amerykański i Radia Wolna Europa. Wygląda tak, prawda? To jest taki fragment pokazujący, no właśnie, siłę oddziaływania. Mało tego, w okresie, kiedy wydawałoby się, że to jest po prostu niemodne, niepoprawne politycznie, trzeba się dogadywać, tak? A jednak można było przeprowadzić taką operację, która sprawiła, że to Radio Wolna Europa dotrwało na poziomie w zasadzie niezmienionym, jeżeli chodzi o możliwości finansowe. To tyle z mojej strony. Jeszcze tylko może jedna uwaga. Powiem, że bardzo polecam fragment mówiący o reakcji związków zawodowych i pomocy amerykańskich związków zawodowych dla polskich robotników po 56 roku, Poznań oczywiście, i po 70 roku, szczególnie dla tych, którzy wyemigrowali właśnie do Ameryki, i podnoszenie tej sprawy prześladowań robotników polskich po wydarzeniach czerwca 56 roku i grudnia 70, to naprawdę robi duże wrażenie. Teraz może kilka zdań, oddajmy głos autorowi.
Dziękuję bardzo. No, myślę, że to będzie troszeczkę więcej niż kilka zdań. Chciałbym Państwa wprowadzić troszeczkę w kontekst tego wszystkiego. Nim przejdę do kontekstu, chciałbym podziękować tym osobom, którym nie zdążyłem, nie miałem okazji podziękować we wstępie do książki, czyli wydawcom, panu Michałowi Jerzewskiemu i panu Maciejowi Marchewiczowi, którzy zdecydowali się wydać tą, jak zauważyli paneliści, przydługawą książkę. Z dwóch względów. Pierwszy, niekoniecznie wynikający z tego, że jest długa, no jest to książka, której się nie da zakwalifikować po żadnej stronie obozu politycznego w Polsce. Ani pierwszej, ani drugiej, ani trzeciej, ani czwartej. Jest to książka, która opisuje opozycję jako całość i wydaje mi się, że starałem się ją pisać z perspektywy wtedy, a nie dzisiaj. Czyli nie realizując innymi słowy żadnego zlecenia politycznego. Jeżeli chodzi o rozmiar, tłumaczę to metodą badawczą, tłumaczę to zakresem materiału, który do tej pory nie został opisany i szkołą badawczą, na której się wzorowałem, École Annale. Historycy wywodzący się z tej szkoły pisali naprawdę długie książki. Jedną z pionierskich książek, które zapoczątkowały tak naprawdę tą szkołę, jest książka Morze Śródziemne, która jest książką dwutomową, książką bardzo trudną, ale w której autor starał się połączyć ze sobą historiografię i nauki pomocnicze historii. Moja propozycja jest taka, byśmy nie pisali historii tylko przez pryzmat dokumentów, ale również przez pryzmat świadków historii, którzy, jeżeli chodzi o historię najnowszą, żyją, przez pryzmat archeologii, jeżeli potrzeba, przez pryzmat prasy, jeżeli można, przez pryzmat filmów, nagrań, etc., etc., jeżeli istnieją. Tak? Konfrontować ze sobą materiały, źródła i wyciągać z tego wnioski. Na końcu książki możecie Państwo znaleźć esej, który kiedyś starałem się opublikować w czasopismach naukowych. Najbliżej sukcesu byłem w Dziejach Najnowszych profesora Wolszy, no ale tam jeden historyk się nie zgodził na tą publikację i ten tekst nigdy się nie ukazał. No jest to moja tak naprawdę krytyka historiografii polskiej, mianowicie nasza historiografia... Proszę? Między innymi, to jeżeli chodzi o polskich autorów. Natomiast uważam, że nasza historiografia niestety spoczywa w cieniu historiografii niemieckiej, rankowskiej. Jest to historia dokumentowa, historia dyplomatyczna. Dla mnie bliższą jest historiografia romańska, anglosaska, gdzie bierze się pod uwagę właśnie owe nauki pomocnicze historii, takie jak na przykład socjologia, psychologia, wszystko to, co mogło wpływać na wydarzenia i co pokazuje kontekst. Wymieniam Państwu szkoły historyczne badawcze. Oprócz tych szkół, które są skąpane w tej szkole niemieckiej, była szkoła warszawska, której najbliżej było do tej historiografii, którą się praktykuje na Zachodzie. To jeżeli chodzi o grubość tej książki. Może jeszcze jedna rzecz. Moim zdaniem książek naukowych nie powinno się jakby oceniać ze względu na rozmiar. Oczywiście on jest ważny z perspektywy poszczególnego czytelnika, dlatego że książki historyczne niekoniecznie mają cel biznesowy. Znaczy, nie wiem, czy Państwo wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że czasami historyk musi zapełnić pewną lukę badawczą, gdzie nie ma tak naprawdę źródeł, gdzie nie ma materiałów, gdzie nie ma opracowań i musi stworzyć dla kolejnych historyków jakąś bazę źródłowo-opracowaniową. I myślę, że poszczególne fragmenty tej książki, których jest bardzo dużo, mogą stać się zaczynem w przyszłości kolejnych książek, które będą krótsze, będą liczyły 60, 200, 500 stron, ile Państwo sobie życzycie. Stąd moje podziękowania dla wydawcy, który zdecydował się wydać grubą książkę, przy której będziemy się musieli sporo namęczyć, żeby się dobrze sprzedała. Ja dziękuję za te słowa, że ona jest ciekawa. Ona może rzeczywiście swoją grubością odstraszać, ale myślę, że jeżeli Państwo zaryzykujecie, zajrzycie na pierwsze strony, to książka Was wciągnie.
prawda? Mam taką gorącą nadzieję. Chciałbym podziękować również sponsorowi tego wydarzenia, no i wszystkim osobom, które wpłynęły na to, że wydawca uzyskał wsparcie PKO BP. Chcę w pewnym sensie odnieść się do uczestników tej debaty. Koncepcja była taka, żeby spotkali się ze sobą przy stole działacze, świadkowie historii, którzy byli po obydwu stronach kanałów pomocowych. Z jednej strony miała być to Irena Lasota, która jest z nami, która była dyrektorem Committee in Support of Solidarity i IDE, pozostaje dyrektorem IDE do dzisiaj. I Mirosław Dominczyk, który był reprezentantem Free Trade Union Institute, instytucji amerykańskich związków zawodowych, która finansowała bezpośrednio organizacje emigracyjne, które następnie przekazywały pieniądze do Polski. No, Mirosław Dominczyk uczestniczył w różnego rodzaju operacjach tajnych, finansowych. Przenosił do kraju sprzęt, jak i pieniądze. Źródło tych pieniędzy było różne. Od związków zawodowych po amerykańskie służby specjalne. Najbliżej Mirosław Dominczyk współpracował z Piotrem Naimskim, który przebywał do 1984 roku w Stanach Zjednoczonych i powrócił do Polski. Mirosław Dominczyk zresztą w okresie, kiedy był internowany, przebywał w miejscu odosobnienia z Antonim Macierewiczem. Po drugiej stronie kanałów mieliśmy właśnie Czesława Bieleckiego, który zbudował bardzo dobre, bardzo prężne wydawnictwo CDN, które wydawało między innymi Tygodnik Mazowsze. Mieliśmy Zofię Romaszewską, która od 1986 roku kierowała Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność, aczkolwiek jej współpraca z kanałami miała miejsce o wiele, wiele wcześniej. Podejrzewam, że jeszcze w latach 70., kiedy kierowała biurem interwencyjnym KOR-u. Mam nadzieję, że nawiedzi nas dzisiaj Kornel Morawiecki, który stał na czele największej instytucji, największej organizacji podziemnej w Polsce, zaraz po Solidarności, Solidarności Walczącej. Solidarność Walcząca miała swoje struktury w całym kraju i była organizacją kilkutysięczną. I myślę, że jakąś wartością tej książki może być to, że właśnie zrozumiecie państwo, czy zobaczycie państwo, że organizacja Kornela Morawieckiego była postrzegana jako alternatywa dla ośrodka Lecha Wałęsy i jego współpracowników, między innymi przez Jerzego Giedroycia. Widzę, że na sali mamy inne postacie, które się w jakiś sposób zasłużyły dla trwania podziemia w Polsce. Widzę Jerzego Gremskiego, który kierował Komitetem Solidarności w Szwajcarii. Pan Jerzy Gremski współpracował nie tylko ze strukturami solidarnościowymi, ale na przykład z rządem imigracyjnym w Londynie. Był to jeden z tych ośrodków, które również finansowały podziemie w Polsce solidarnościowe. Przy tym musimy pamiętać, że Solidarność postrzegana była i jako związek zawodowy, przy pozostałości tego związku zawodowego w warunkach konspiracyjnych, jak i po prostu ruch społeczny. Bo pierwsza Solidarność była właśnie wielomilionowym ruchem społecznym, w którym mieściły się różnego rodzaju nurty polityczne i ideowe. Na sali widziałem również Tomasza Mianowicza, jednego z redaktorów Radia Wolna Europa, który był jedną z osób, która kreowała świadomość elit emigracyjnych, ale także zachodnich na temat tego, co się dzieje w Polsce. W przyszłości, jeżeli powstaną jakieś materiały filmowe, będzie nas na pewno oglądała pani Krystyna Ruchniewicz, która jest pierwszym, w zasadzie przez się to rozumie, jest założycielem biura koordynacyjnego w Brukseli, które następnie zostało w drodze różnego rodzaju intryg przejęte przez Jerzego Milewskiego przy wsparciu części TKK na czele z Bogdanem Lisem i Bogdanem Borusewiczem. Jak wspomniałem, chciałbym państwa ubogacić o perspektywę, mianowicie o ten cień, który kładł się na działalności konspiracyjnej, o tą ciągłość przyczynowo-skutkową, która budzi do dzisiaj bardzo duże kontrowersje. Jakiś czas temu w Radiu Wnet spotkałem się
z jednym z adwokatów, którzy bronili w latach 80. działaczy opozycyjnych, dzisiaj ważną figurę w świecie szeroko pojętej polityki, i powiedział mi coś takiego: panie Pawle, my przez te pieniądze Solidarności nie mogliśmy w Polsce zrobić lustracji. Co mają wspólnego ze sobą pieniądze i sprawa agentura? No więc chciałbym państwu na sam początek zacytować chińskiego myśliciela, żebyśmy nie mieli przeświadczenia, że problem pieniędzy to problem tylko Polaków. Mianowicie Sun Tzu, cytuję go w książce. Może zaznaczę, żebyście sobie państwo w miejsce urzędnika państwa legalnego włożyli sobie urzędnika państwa podziemnego, no czyli po prostu działacza, konspiratora, etc. Mechanizmy są praktycznie te same. Pośród klasy urzędników zawsze znajdują się ludzie skorumpowani, którym pełniony urząd spaczył charakter, a także inni, którzy doświadczyli niesprawiedliwości i zostali skrzywdzeni. Istnieją rzesze pochlebców i sługusów, którzy pożądają bogactw. Ci pozostający zbyt długo na swych wygodnych stanowiskach, a także ci, którzy nie zajęli w swoim mniemaniu odpowiadającego im urzędu, oraz ci, których jedynym pragnieniem jest dobrze wykorzystać czas i okoliczności dla spełnienia swych egoistycznych celów, jak również tacy, którzy są dwulicowi, zmienni, efemeryczni, oraz ci, którzy wciąż czekają na swoją okazję. Możesz być pewny, że wszystkich tych ludzi można w tajemnicy pozyskać na służbę przeciwko ich państwu, zapewniając im godziwe wynagrodzenie w złocie i jedwabiu. Wtedy możesz polegać na realnych informatorach z ich kraju lub na próbach zniweczenia planów zwróconych przeciw tobie. Mogą także swobodnie kreować konflikt między władcą a jego doradcami tak, że nie będą oni działać w zgodzie. No jak widać, problem pieniądza i agentury, problem związku pieniądza i agentury jest starszy niż czasy nawet Chrystusa. Wniosek, jaki ja z tego wynoszę, jest taki, że pieniądze są rzeczą wtórną do kwestii agenturalnych. Nawet jeżeli dany działacz nie został pozyskany do współpracy przez służby specjalne pieniędzmi, no to był pozyskany wizją kariery, która jest w jakiś sposób formułą zapewnienia temu działaczowi dobrobytu. No, trudno uznać coś takiego jak pozyskanie ze względu na lojalność wobec państwa za rzecz, która definiuje działacza Solidarności. Jeżeli przystępowało się do Solidarności, jeżeli przystępowało się do działalności antysystemowej, no to się stawało w tym momencie wrogiem tego państwa. Odnoszę się do tego, co mówiłem na początku. Mamy problem z tym, że badacze, moim zdaniem przynajmniej, nie gardzą się do tego, żeby opisywać kwestie właśnie pierwotne do spraw agenturalnych, że od ponad 20 lat politycy, dziennikarze, a historycy lubią się zajmować sprawami agenturalnymi, bo one przynoszą po prostu emocje. One powodują kariery. No, sam jestem przykładem człowieka, który zrobił karierę, w pewnym sensie karierę, na pewno rozpoznawalność, na barkach jednego z byłych tajnych współpracowników, chodzi o Lecha Wałęsę, prawda? Tajnego współpracownika Bolka. I gwarantuję państwu, że gdybym najpierw napisał książkę o pieniądzach Solidarności, to nie zrobiłbym tej kariery, jaką zrobiłem, pisząc życiorys Lecha Wałęsy. Jeżeli chodzi o owe powiązania między pieniądzem a agentem prowokatorem, w książce tworzę taką paralelę między tak zwaną aferą Bergu, operacyjnie zwaną rozpracowaniem Bergu, a Solidarnością. Afera Bergu polegała na stworzeniu fałszywej komendy winu w Polsce i w związku z tym stworzeniu fałszywych kanałów, które kończyły się na emigracji. Chodziło po prostu o zinfiltrowanie w możliwy sposób emigracji, zebranie do kupy ostatnich działaczy podziemia niepodległościowego, żołnierzy podziemia niepodległościowego, rozpracowanie ich, względnie przejęcie ich dobytku, a następnie osądzenie przed opinią publiczną. Moim zdaniem mieliśmy z czymś takim do czynienia pod koniec Solidarności, kiedy powstała książka Henryka Piecucha i generała Pożogi, gdzie, no właśnie, wspomniano wtedy o aferze Bergu i wspomniano wtedy nazwisko Irvinga Browna,
który jest takim zwornikiem pomiędzy tymi dwoma okresami. Irwin Braun pomagał w finansowaniu podziemia niepodległościowego w Polsce w latach 40. i 50. i pomagał Solidarności. Był przedstawicielem AFL-CIO w Paryżu. Współpracował z Jerzym Giedroyciem, ale także z działaczami Solidarności w kraju. Jeżeli chodzi o miarodajne porównanie, tutaj mamy problem tła, bo jeżeli metody były podobne w przypadku rozpracowania Bergu i rozpracowania Solidarności, abstrahując od tego, czy udało się w 100% rozpracować Solidarność, tak jak udało się kiedyś przechwycić win, to myślę, że bardziej adekwatne jest porównanie do Belle Époque, czyli do czasów z przełomu XIX i XX wieku. Wówczas na terenie Królestwa Polskiego, ówczesnego Królestwa Polskiego, mnożyły się różnego rodzaju organizacje konspiracyjne. Musimy wyłączyć pozostałe zabory, czyli niemiecki i galicyjski, czy austriacki, bo tam działały względnie swobodnie partie polityczne, a nawet związki zawodowe. Bardzo ciekawa jest historia związków zawodowych w Galicji, które wyrodziły się z różnego rodzaju stowarzyszeń samopomocowych i były tak naprawdę zjawiskiem pierwotnym do tamtejszych partii politycznych. Czyli były organizacjami oddolnymi. W Królestwie Polskim mieliśmy do czynienia z czymś odwrotnym, czyli inteligencja postszlachecka, że tak powiem, ziemiańska, tworzyła odgórnie partie polityczne, prawda? Próbując zjednać, próbując wciągnąć w działalność konspiracyjną chłopstwo, robotników, etc., etc. No więc na terenie Królestwa Polskiego działały tajne drukarnie, organizacje, partie polityczne. Kwitła kontrabanda. W Królestwie Polskim nie była to sprawa łatwa, dlatego że mieliśmy do czynienia z trzema liniami tak naprawdę granicznymi. Pierwszą na granicy, drugą tak zwaną linią kordonów, czyli tak naprawdę koszar. No i trzecim obszarem tak naprawdę całego Królestwa Polskiego. Działalność konspiracyjna w warunkach reżimu carskiego była bardzo trudna i myślę, że można ją porównać z działalnością konspiracyjną z lat 80. XX wieku. Oczywiście nie jest tożsama, ale na pewno jest bliższa między tym, co działo się w latach 80. w Polsce, a latami 40. i 50., kiedy panował stalinizm, a nawet okupacją hitlerowską. Wówczas za działalność konspiracyjną po prostu traciło się życie, tak? W drodze jakiegoś wyjątku można było tego życia nie stracić. W warunkach Królestwa Polskiego trafiało się po prostu na katorgę. Dochodziło oczywiście do egzekucji, miały one miejsce. Były również krwawe starcia. Tutaj na przykład można wymienić wydarzenia z listopada 1904 roku, kiedy na placu Grzybowskim doszło do masakry. Coś, co tak naprawdę zradykalizowało ruch robotniczy i Polską Partię Socjalistyczną. Natomiast po stanie wojennym również mieliśmy krwawe starcie, prawda? Żeby wspomnieć tylko tragedię kopalni Wujek, no i wydarzenia w Lubinie w sierpniu 1982 roku. Na pewno tożsama między przełomem XIX i XX wieku, jak i latami 80. była wszechobecność agentury. W styczniu 1890 roku Józef Piłsudski pisał do swojego wówczas przyjaciela i współpracownika Stanisława Wojciechowskiego, późniejszego prezydenta Polski, o aresztowaniach w Warszawie i aktywności tzw. szpiców, tak wówczas, takim mianem określano wówczas konfidentów. Wszędzie ich pełno. Wygląda jakby fioły, czyli żandarmi, chciały urządzić porządną bramkę. W Bibule, jednym z swoich pierwszych dzieł, Piłsudski opisuje problem związany z agenturą i opisuje cele tej agentury, która miała służyć rozbijaniu Solidarności przemytników i ludności pogranicza. No, przychylnej kontrabandzistom, a nie przychylnej wówczas reżimowi carskiemu. Na pewno rzeczą tożsamą między latami 80. a przełomem był ogólnospołeczny charakter tej konspiracji. Uczestniczyły w niej setki, tysiące anonimowych tak naprawdę działaczy, robotników, chłopów. Chciałbym Państwu znowu zacytować Piłsudskiego, bo warto, w Bibule. Wreszcie ogromna większość ludzi biorących udział w ruchu rewolucyjnym to ludzie pługa i kielni, nie pióra. Zatem trudno jest oczekiwać, by przez nich życie rewolucyjne znalazło swe odbicie w literaturze. Wobec tego przy ocenach ruchu rewolucyjnego u nas stałym zjawiskiem jest przesada w tę lub inną stronę. Gdy jedni tworzą przesadne, pełne fantazji, legendy o rozmiarach, siłach i kierunku organizacji rewolucyjnych w zaborze rosyjskim,
Inni nie doceniają ich znaczenia i pracy, widząc w nich wybryki niedojrzałej młodzieży albo też zapoznając olbrzymie wysiłki umysłu i energii ludzi organizujących i wprowadzających w ruchu maszynę rewolucyjną. Działalność konspiracyjna miała charakter ponadpartyjny, bo abstrahując od poglądów liderów narodowej demokracji na poszczególnych etapach dziejów, narodowa demokracja prowadziła działalność konspiracyjną, wydawała nielegalne czasopisma, no i również apelowała do ludzi Pługa i Kielni. Owe nielegalne wydawnictwa... Przepraszam, ale mam apel ze strony dyskutantów tak? O bardziej skrótowe. Dobrze. Ruch w sposób telegraficzny przejdę przez te wszystkie rzeczy. No więc wydawano gazety, jak i dzieła naukowe. Mieliśmy do czynienia, jak również zaznacza Piłsudski, z malwersacjami z bibułą i handlem książką nielegalną. To były te wypaczenia. Najszerszą działalność konspiracyjną prowadziła Polska Partia Socjalistyczna i PPS odniósłbym właśnie do Solidarności, jako organizację, do której jeżeli się wstępowało, to wstępowało się na drogę buntu. Od października 1904 roku miała miejsce radykalizacja Polskiej Partii Socjalistycznej. Wyrodziła się w niej organizacja bojowa PPS. Organizację bojową PPS przyrównałbym z kolei do Solidarności Walczącej. Była to grupa tak naprawdę autonomiczna w łonie PPS-u, która była nastawiona nawet na walkę czynem, prawda? Podobnie jak Solidarność Walcząca w czasach Solidarności. W wydziale spiskowo-bojowym prym wiedli Walery Sławek i Aleksander Prystor, dwaj bardzo bliscy, najbliżsi współpracownicy Józefa Piłsudskiego. Warto o nich wspomnieć, dlatego że wiedli podobny jak on żywot. Mianowicie uważani byli za ludzi bardzo uczciwych, wstrzemięźliwych, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o majątek, etc. I tu znowu chciałbym zacytować Piłsudskiego. Moneta, niech ją diabli wezmą, jak nią gardzę, ale wolę ją brać tak, jak zdobycz w walce, niż zabrać u zdzieciniałego z tchórzostwa społeczeństwa polskiego. Wszyscy ci panowie wiedli spartański tryb życia. No był on konieczny, dlatego że mnożyły się Mówiłem państwu, że ten autor się nie zatrzymuje. Choćbym był jednoosobową mniejszością na tej sali, będę trwał przy swoim. A po kolei kończy nam się czas. Publiczność przemówiła. Lud przemówił. Przed pierwszą wojną światową PPS i inne organizacje nie miały po prostu zewnętrznego finansowania. Aczkolwiek mimo braku tego zewnętrznego finansowania, na przykład ze środków zachodnich, prowadziły swoją działalność przerzutową. Przede wszystkim z Wielką Brytanią, gdzie się mieściło główne takie siedlisko ówczesnego PPS-u, prowadziły akcje ekspropriacyjne, których Solidarność siłą rzeczy, siłą wyboru po prostu taktyki politycznej nie prowadziły. Przerzuty za akcje ekspropriacyjne uczestnicy tych akcji otrzymywali swoiste wynagrodzenie, ale służby specjalne, że tak powiem, państwa rosyjskiego również nagradzały swoją agenturę. I tutaj znowu chciałbym oddać głos Piłsudskiemu. Trzeba bowiem wiedzieć, że rząd zachęca swych agentów do łapania kontrabandy w ten sposób, że każdy, kto wskaże lub złapie przeszwarcowany towar, otrzymuje trzecią część sumy otrzymanej ze sprzedaży tego towaru. Drugą i trzecią część składa się do banku państwa i w końcu roku sumę całą otrzymaną z całego okręgu celnego dzieli się pomiędzy urzędników komorowych i oficerów straży pogranicznej. Wewnątrz organizacji konspiracyjnych działali kryminaliści i malwersanci, a ochrana, czyli carskie służby specjalne, tworzyła nawet własne organizacje rewolucyjne, własne drukarnie. No, przykładem takiej organizacji rewolucyjnej była Partia Niebarłożnych, a znanych agentów ochrany mamy wielu, prawda? Choć żeby wspomnieć chociażby Azefa i popa Grigoria Gapona.
Organizacje rewolucyjne w Imperium Romanowym były infiltrowane przez carską policję. Liczba prowokatorów czy też informatorów była ogromna. Zajmowali najwyższe stanowiska organizacyjne. Prowokatorzy i konfidenci działali również PPS, ale nigdy w najbliższym otoczeniu Piłsudskiego, mówi jeden z historyków. Ale sama PPS nie miała, nawet ta wywodząca się z kręgu Piłsudskiego, czyli frakcja rewolucyjna, nie miała, miała również swoje problemy z agenturą, z agentami prowokatorami, z malwersacjami, a ze skorumpowanymi po prostu działaczami. I tutaj bodajże najważniejsze z tych wszystkich cytatów z 1907 roku dotyczący stanu czy jakości łódzkiej komórki PPS-u. Popełniono nadużycia moralne i pieniężne dochodzące do 1000 rubli. Połowa pieniędzy zbieranych na cele partyjne ginęła. Nadużywano broni do celów osobistych, uprawiano w formach jawnych i ukrytych terror ekonomiczny. Doszło do tego, że organizacja łódzka utrzymywała stosunek z bandytami i popierała ich. Wielu wybitnych towarzyszy przeszło do organizacji bandyckich. Nastąpiło tak straszne obniżenie moralne całej organizacji łódzkiej, że odróżnić w organizacji bandytę od niebandyty było nie sposób. Wreszcie doszło do tego, że kilkunastu wybitnych byłych towarzyszy, członków okręgowego i dzielnicowego komitetu, korzystając z podstępem zdobytej broni partyjnej i mieszkania partyjnego, urządziło przed 2 tygodniami bandycki napad na kasjera kolejowego i zrabowało 22 tysiące rubli. Wobec tego, że organizacja łódzka mająca 5 tysięcy członków i 1500 rubli miesięcznego dochodu nie odpowiadała najprostszym wymogom moralnym, hołdowała lub tolerowała poglądy i czyny jak najbardziej nam wrogie, a często niskie, postanawiamy całą organizację łódzką z dniem dzisiejszym rozwiązać. Dosłownie ja proponuję jeszcze w tym momencie przerwać, przepraszam bardzo, nie powinienem przerwać autorowi, ale momencik, tylko dwa zdania. Proponowałem maksymalnie skrócić dalszy ciąg, dlatego że po prostu nie damy możliwości słuchaczom zadania pytań. I z tego powodu prosiłbym o 2 minuty dosłownie. Miały być właśnie 2 minuty. No więc osobiście jako badacz ruchu podziemnego w Polsce no nie słyszałem o rozwiązaniu jakiejś komórki Solidarności ze względu na malwersacje, ze względu na przekręty finansowe. Dowiadujemy się od czasu do czasu, przypadkowo zupełnie, o agentach prowokatorach wewnątrz podziemia solidarnościowego, wewnątrz podziemia solidarnościowego w Polsce. Tutaj można wymienić Mariana Kotarskiego, czyli Mariana Pękalskiego, współzałożyciela oficyny wydawniczej Rytm. To jest znana na rynku oficyna wydawnicza, czyli wydawnictwo, który okazał się być majorem Departamentu II MSW. A w latach 80. był wydawcą kwartalnika społeczno-politycznego 21, gdzie pisali właśnie owi doradcy Lecha Wałęsy. Można wymienić Pawła Mikłasza, który w 79 roku współzakładał wydawnictwo imienia Konstytucji 3 Maja. To również wydawnictwo, które kontynuuje swoją działalność na rynku w czasach już wolnej Polski. No i Henryka Karkosze, tajnego współpracownika Monikę, który był członkiem wręcz konsorcjum wydawnictw niezależnych. A mamy też drugą stronę medalu tego wszystkiego, tego medalu, czyli tego zjawiska, czyli potencjalnie działacze Solidarności, którzy wzbogacili się jednak na działalności tak zwanej społecznej, różnorako ją pojmując. I ostatnie słowa. Ważniejszy od omawianych przed chwilą przeze mnie okresów jest okres drugi oczywiście, bo jest nam bliższy. Jest to okres Solidarności, ale z tego okresu, dlatego że z tego okresu wywodzą się nasze współczesne elity polityczne. Dlatego tak bardzo mi brak konkurencji w zawodzie historyka na tym polu, na polu badania emigracji, badania podziemia w Polsce. I drodzy Państwo, nie może być tak, że klamrowo zamykają okres badania tego zjawiska, czyli kontaktów pomocowych między Zachodem a Solidarnością dwaj pułkownicy byłego reżimu komunistycznego. Z jednej strony pułkownik Henryk Piecuch, a z drugiej strony pułkownik Piotr Wroński. Dziękujemy bardzo. Zapraszam. Zapraszam do zadawania pytania autorowi. Minuta na pytanie i 3 minuty na odpowiedź. Michał Orzechowski, ja bym się chciał odnieść do tego, co mówiła pani Zofia Romaszewska o książce Victory. Tam jest taka teza, że Amerykanie
no, obalili komunizm, napierając na Związek Sowiecki i wojskowo, znaczy militarnie, i zazbrajając ich, obniżając ceny nośników energii, to znaczy gaz i ropa. I jakby nawiązaniem do tego, to jest cytat w książce Moskiewski proces Bukowskiego, gdzie jest po prostu cytat z jednego z generałów sowieckich, który mówi wprost, że chyba na tam jakimś amerykańskim uniwersytecie, że ojcem pierestrojki w Rosji był, w Związku Sowieckim był Reagan. Po prostu, że to był skutek. Więc z tej perspektywy Polska jest, z całym szacunkiem dla mojego kraju, no, drugorzędny, bardzo ważny, ale to była raczej taka erozja. Czy jest jakieś odniesienie do tego? I mam jeszcze taką uwagę, że jeśli dobrze pamiętam, to akta NRD-owskiej bezpieki między innymi przejęli tam, nie wiem, czy przejęli, czy skopiowali Amerykanie. Więc pytanie jest tutaj o wpływy tej agentury komunistycznej niemieckiej w Polsce, przejęcie ewentualnie przez Amerykanów. Wtedy odpowiedź by była w Waszyngtonie między innymi, jeżeli są te akta. Ja tylko dodam tyle, że ja w latach 80. jako nastolatek wydawałem w liceum gazetkę, a potem wyjechałem z Polski w 88 roku i uciekłem. I teraz pytanie o dalsze kariery tutaj, ten po 89, czy przez jakieś pieniądze amerykańskie przed 89, czy jakieś inne pieniądze, no to tak. Po pierwsze, jeden z działaczy Solidarności się chwalił. To może pani Zofia. Chwalił tym, że pewnego dnia się obudził i założył sobie firmę transportową, tak? No to publicznie się chwalił. A ja chcę tylko taką rzecz powiedzieć, jeśli można. Jak wróciłem do Polski w 90 roku, to ponieważ mieszkałem w Europie Zachodniej, to posługiwałem się zachodnią walutą, musiałem to wymieniać. Przede mną stał w kolejce do Katoru jeden z liderów dzisiejszego tak zwanej liberalnej strony, wymieniał całą walizkę marek niemieckich. Więc jest pytanie, oprócz drugorzędność Polski w konflikcie Moskwa-Waszyngton, tak? I wpływy niemieckie w Polsce przed i po 89 roku, też agenturalne, finansowe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo proszę. To może zacznijmy od autora. Przepraszam pana bardzo, nie zrozumiałam tego pytania. Przepraszam bardzo, przykro mi, nie dosłyszałam dobrze. Proszę, może autor nam odpowie o tym wątku amerykańskim. A wie pan co, nie badałem w swojej pracy karier po 1989 roku. Raczej starałem się pokazać zjawisko albo jego skalę. A to jest na pewno temat na innego rodzaju opracowanie. A w książce pokazuje różne płaszczyzny problemu pieniędzy w dobie komunizmu i wcześniejszej. Jedną z tych płaszczyzn jest płaszczyzna wpływu finansjery światowej na to, co się tutaj działo. Kwestia kredytów, czyli zadłużenia PRL. I teraz konsekwencją tego zadłużenia była instytucja o nazwie Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. I to było też jedno z tych narzędzi, którym korumpowano w Polsce po 1989, no, między innymi scenę polityczną. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, bardzo proszę. Paweł Zdun. Ja jestem trochę zawiedziony, że pan skrócił swoją wypowiedź tę historyczną, bo mnie ona bardzo ciekawiła. I nawiązując do tej, chciałbym zapytać, czy znalazł pan jakieś paralele w pomocy właśnie finansowej PPS-owi, na przykład w początkowych latach XX wieku, wpływ pieniędzy płynących nie wiem skąd. Wtedy moglibyśmy mówić o jakichś paralelach. A mówiąc o tych sprawach współczesnych, czy pan, prowadząc swoje badania, znalazł coś ciekawego, bo książki jeszcze nie znam, na przykład w zbiorze zastrzeżonym albo w aneksie, bo myślę, że tam byłyby pewne rzeczy do odnalezienia. A w opublikowanym niedawno zbiorze zastrzeżonym, czy części zbioru zastrzeżonego, bo jak rozumiem, jakaś jeszcze część zostanie opublikowana, mniejsza, nie ma nic, co tak naprawdę dotyczy
rozpracowania Solidarności, rozpracowania emigracji, rozpracowania podziemia w Polsce. Są materiały dotyczące funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, no i no, różnego rodzaju agentury, ale raczej wywodzącej się nie ze środowisk opozycyjnych, niepodległościowych. W aktach znalazłem tylko jedno nazwisko, bardzo ważne, bardzo cenne, które zostało przemilczane tak naprawdę przez dziennikarzy, historyków i tak dalej. Ciekawi mnie dlaczego, bo jest to nazwisko najwyżej do tej pory postawionego informatora w rządzie amerykańskim. Jest to nazwisko Poli Dobriańskiej, która odpowiadała w National Security Council, czyli w Radzie Bezpieczeństwa Państwowego Stanów Zjednoczonych, była bezpośrednio przy Ronaldzie Reaganie. Pola Dobriańskiej miałaby być informatorem Służby Bezpieczeństwa. Nie wiem jeszcze, co znajduje się w tych materiałach. Czekam, aż IPN łaskawie mi je udostępni. Być może będziemy mogli z tego wyciągać jakieś wnioski. Jeżeli chodzi o stricte Solidarność, odpracowanie Solidarności, nie znajduje się tam nic ciekawego. Dziękujemy. Następne pytanie. Ja mam pytanie do autora. Gdyby pan mógł powiedzieć, ile kosztowało nasz kraj restrykcje amerykańskie 81-89 w dolarach na tamte ceny? Proszę pana, na kartka książki podaje szacunki proponowane przez państwo komunistyczne, bo komunistom zależało przede wszystkim na robieniu wrażenia na Polakach, jak to bardzo sankcje gospodarcze wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, na życie zwykłych Polaków. Nie chcę się wypowiadać na temat tych szacunków, bo to są szacunki, które potrafiono podważyć nawet w konferencjach prasowych poszczególnych oficjeli. Natomiast przyglądając się bliżej sankcjom gospodarczym, bo tym również się zajmowałem na kartkach książki, mogę państwu powiedzieć, że te sankcje gospodarcze uderzały przede wszystkim w reżim komunistyczny, bo dotyczyły twardej waluty, której reżim potrzebował bardzo pilnie, żeby spłacać długi wobec zachodnich wierzycieli, tych prywatnych, jak i tych państwowych. Dziękujemy. Następne pytanie. Właściwie takie dwa pytania. Czy pan, panie doktorze, otrzymał propozycję powrotu do IPN-u? A drugie pytanie. Środowisko Solidarności zostało rozbite. Doszło do ostrych konfliktów. Dlaczego żadna ze stron nie wykorzystuje jako takiej ostrej amunicji właśnie tej kwestii pieniędzy? Tak? Tutaj widać takie jakieś zgodne milczenie w tej kwestii. A przecież przed chwilą pani Lasota mówiła o jakichś niejasnych sytuacja chociażby właśnie z przechwyceniem, tam chyba chodziło o, tak, prawda, sprzętu. Dokładnie. I też wiemy o tym, że przecież większość z organizacji się nie rozliczyła z tych pieniędzy. Dlaczego nie wykorzystuje się tego? Dlaczego żadna ze stron nie wykorzystała tego jako ostrej amunicji, nawet chociażby do skompromitowania. Takie zgodne milczenie słychać. Proszę pani, to jest bardzo proste, dlatego że po prostu to, co ja powiedziałam, w gruncie rzeczy nie ma wystarczających dowodów żadnych. I teraz oczywiście każdy przegra każdy proces, niezależnie od tego, że mnóstwo podejrzeń mamy. Tutaj we dwie z Ireną potrafimy wymienić mnóstwo rzeczy, ale się publicznie ich nie powiem. Dlatego, że, albo ja wiem, no wie pan, tutaj niestety nie ma cienia. Znaczy ja tu jeszcze, jeśli chodzi o książkę właśnie Pawła Zyzaka, to tu brakuje pewnej ilości pieniędzy, które przyszły ze Stanów Zjednoczonych, na przykład których beneficjentami na przykład była Komisja Interwencji i myśmy byli na przykład. To były pieniądze pani Barbary Piaseckiej-Johnson, która również finansowała różne inicjatywy. Ona miała trudny charakter i różne tam miała pomysły i była histeryczna, ale to bardzo, powiedziałabym, że aż żałuję, że tak jakoś niesprawiedliwie ona, los ją potraktował, znaczy z punktu widzenia tego, co czyniła dla opozycji i dla w Polsce i dla ewentualnego zdobywania naszej niepodległości. Także, bo tutaj nie ma na przykład zupełnie tych pieniędzy, kompletnie one są niewymienione w żaden sposób, natomiast tam są jakieś na przykład pieniądze, które pan Paweł tutaj wymienia, których moim zdaniem nie było, na przykład tutaj jest jakieś takie, no tutaj można byłoby dywagować, tu jest o czym mówić, niestety
nie ma żadnych dokumentów, no żadnych w ogóle, nikt niczego nie ma, i wobec można byłoby przyjrzeć się, oczywiście zawsze można by się przyjrzeć, co kto miał przedtem, co, ile zarabiał i co ma teraz, no i to jest jedyny sposób, na którym można by obejrzeć to. Proszę. Zbierzmy pytanie, To jeszcze może autor chwilę. Przepraszam, a jak te pieniądze były przechowywane w takim razie? Bo źródło znamy. No pieniądze płynęły z zachodu, dokładnie z jakiejś organizacji. Ale jak one były przechowywane? Jak były, no dobrze, wiemy, że nie były rozliczone, ale przechowywane? Pani Irena Leszczyk. W kieszeni, w skarpetach, pod materacem, na kontach? Ja rozumiem pani pytanie i no... Między innymi tu jest tak zwany piesek pogrzebany. To znaczy przede wszystkim, jeżeli mówimy o kontach, to były konta zagraniczne. To wiem, że w Polsce nie można było mieć wielodolarowych kont, ale pewne pieniądze przepływały. Teraz proszę też pamiętać, to może nie chodzi o tak wielkie sumy, ale też, że wartość pieniędzy bardzo się wahała i na przykład pieniądze przekazywane z Zachodu, na przykład w Paryżu czy w Brukseli, czasami, znowu jak mówi pani Romaszewska, jakbym podała nazwisko, to może bym przegrała sprawę w sądzie, ale ja wierzę w polskie sądy. Po 12 latach wygrałam proces wytoczony mi przez fundację pani Doroszewska, znaczy fundację właśnie, w której była pani Doroszewska i pani Najmińska, więc można ewentualnie wygrać, tylko kto na to ma czas i pieniądze. Ale na przykład jeżeli w tym czasie kupowała pani, przetrzymywała pani pieniądze przez tydzień, dwa tygodnie, kupowała komputery, potem sprzedawała to, gdzieś odprzedawała i tak dalej, wtedy można było mieć olbrzymie pieniądze, bo jak mówię, te dolary były bardzo ważne. Poza tym dużo pieniędzy szło na sprzęt i tutaj jest też częściowo odpowiedź na pytanie, dlaczego wszyscy milczą. No jest ta sprawa konsorcjum i znowu może na tle milionów dolarów, ten jeden czy ileś tam milionów, który poszedł na wydawnictwa niezależne, o czym będzie, mam nadzieję, też Czesław Bielecki powie parę słów, polegały na tym, że różne wydawnictwa w różnym stopniu nabywały w okresie do 1989 roku sprzęt, ponieważ IDE było odpowiedzialne przed dawcami za te pieniądze, było spotkanie konsorcjum wydawnictw niezależnych i wtedy ja sobie nie zdawałam sprawy, nikt sobie nie zdawał sprawy, że trzy czy cztery osoby z tego kilkuosobowego źródła, grona było agentami i kiedy ja zadałam pytanie, a co robimy ze sprzętem, sprzęt, który przychodził, czyją własnością on jest? Indywidualnej grupy, własnością społeczną. Właśnie zaczął się harmider pod tytułem, a co tutaj będziesz się wtrącać? Jedni mówili, że to jest sprzęt społeczny, niektórzy oddawali sprzęt, żeby poszedł na zachód, ale na przykład, jeżeli kogoś to interesuje, no mam nadzieję, że to są dziennikarze, proszę sprawdzić, jakiej firmie PWN zlecało przez kilka lat skład książek PWN-u. No, rektorem PWN był wtedy zarządzający finansami konsorcjum wydawniczego Grzegorz Boguta. Bo z tego, co ja rozumiem i widziałam, to była jego, nie wiem, druga żona czy matka jego dziecka. No w każdym razie to był wielki sprzęt i akurat ja uczestniczyłam w Paryżu w kupowaniu go, ale dla konsorcjum. Więc za dużo osób jest zamieszanych w te sprawy finansowe. Ja odsyłam co do szczegółów. Jeszcze proponuję wrócić do fragmentów książki, gdy te elementy się pojawiają. Tam mnie osobiście utkwiło w pamięci kilka fragmentów mówiących o tym, że przekazy, może nie tak, poszczególne transze finansowe, to było kilkadziesiąt, kilkaset dolarów, 100, 200, 300 za no jak gdyby jednym przerzutem jednej jak gdyby osoby, ale proponuję wrócić do książki, to w książce jest bardzo fajnie opisane. Może jeszcze autor na drugie pytanie. Chodzi o mój angaż do Instytutu Pamięci Narodowej. No powrót, głośny powrót, tak? No tego głośnego powrotu chyba nie będzie w najbliższym czasie. No nie było oferty już w nowych realiach. Wiem, że Krzysztof Wyszkowski próbował
zainteresować władze Instytutu Pamięci Narodowej moją kandydaturą, ale co ważniejsze, próbował zainteresować Instytut Pamięci Narodowej badaniem właśnie pieniędzy i tutaj chyba proponował mnie właśnie na lidera takiej komórki, która miałaby badać pieniądze, badać rozpracowanie emigracji i podziemia, bo to się z tym oczywiście wiąże i tutaj chyba żadnego postępu również nie było. No zobaczymy, może ten efekt tego spotkania będzie piorunujący. Dobry wieczór, Konrad Falencki. Ja mam pytanie do autora. Kończąc pan swoją wypowiedź o książce, o tym, co pan napisał, użył pan pewnej klamry o tych pieniądzach, tak? I to była klamra, gdzie padły dwa nazwiska oficerów SB. Drugie to Piotr Wroński. Skąd to nazwisko? Co on miał wspólnego z pieniędzmi, jeżeli cokolwiek miał? Albo dlaczego pan jakby użył jakby tego nazwiska, jako ta klamra, która opisuje te pieniądze Solidarności, tak? No, dwa nazwiska oficerów SB. Skąd ten Wroński? Jak rozumiem, Piotr Wroński był pracownikiem kontrwywiadu PRL, czyli Departamentu II MSW i zajmuje się obecnie badaniem, próbuje zwracać uwagę opinii publicznej na kwestie rozpracowania podziemia, kwestie pieniędzy. Robi to w sposób beletrystyczny. Mnie nie tyle chodzi o zawartość jego książek, bo on ma wiedzę, której ja jako człowiek, który nie ma dostępu do wielu materiałów, które zostały zniszczone, no nie mogę podważyć. Jest to prawdopodobnie, być może wiedza autentyczna. Natomiast chodzi mi o to, że brakuje profesjonalnych historyków, badaczy, nie wywodzących się ani z PiS-u, ani z PO, ani z SB, ani z AK, ani z Solidarności, którzy będą po prostu badać te kwestie w sposób niezależny i otrzymają po prostu na swoje badania niezależne finansowanie, niezależne wsparcie. Prawda? I na to tylko chciałem zwrócić uwagę, że pan Henryk Piecuch zaczął tak naprawdę zwrócił uwagę na prawdopodobieństwo, że Solidarność była rozpracowana, czy została nawet rozpracowana w stopniu, w jakim został win międzywojenny, powojenny. I przez długie lata pozostawał jedynym badaczem w cudzysłów, prawda, ja używam cudzysłowa w momencie, kiedy nie jestem pewien właściwego statusu danego człowieka, prawda. Tutaj się odnosząc może do pana Czesława, czasami brałem w cudzysłów słowo doradca, kiedy nie było jakby sformalizowanej pozycji danego działacza Solidarności. Nie wiadomo było, czy jest działaczem, czy jest członkiem, czy jest kim, prawda? I mnie tylko chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że profesjonalni historycy nie badają kwestii związanych z rozpracowaniem emigracji i Solidarności, a robią to osoby jakoś zaangażowane w ten proces w przeszłości, prawda? Pan Wroński przyznaje się, że uczestniczył w rozpracowywaniu Solidarności, a pan Henryk Piecuch no, był bliskim kolegą, przyjacielem, powiedziałbym nawet Władysława Pożogi, wywodzili się ze wspólnego środowiska Taterników. Co ciekawe, z tego samego środowiska i przyjacielem Władysława Pożogi, czyli szefa kontrwywiadu i wywiadu PRL w latach 80. był Jerzy Milewski, szef biura koordynacyjnego NSZZ Solidarność w Brukseli. Dziękuję. Dziękuję. Może pan Krzysztof Kłopotowski jeszcze zgłaszał. Pan Krzysztof Kłopotowski. Małgorzata Okołowicz. Ja tylko tytułem, że tak powiem, poinformowania państwa, że chyba tylko się w jednym regionie rozliczono, to znaczy przewodniczący regionu dolnośląskiego, który był pierwszy chyba po Frasyniuku i po Pieniorze był pan na M chyba. Jakieś, i on, nie pamiętam nazwiska, ale w każdym razie on powiedział wtedy publicznie, że pieniądze, które, znaczy mówiło się, że pieniądze, które Solidarność dostała, one nie dotarły do nich, także byli w sytuacji trudnej, potem jak ubecja tych panów wcześniej zwinęła i także się wspomagał, że pomagali im również Solidarności Walczącej. Te moje informacje to są z książki, zresztą ja sprawdzałam to na jedyny ten pan się rozliczył. To jest taki ewenement, że tylko region, tylko tego przewodniczącego, region dolnośląski, oni się rozliczyli, bo nie mieli pieniędzy prawie na nic, także wspierała ich Solidarność Walcząca,
poszerzyli druk różnych wydawnictw podziemnych, tak żeby mieć te pieniądze. A w ogóle to muszę powiedzieć, że w sumie to tak Solidarność, pamiętamy, że inny był status Solidarności Walczącej, ale proszę Państwa, to byli elitarni ludzie, którym zakładali. To była Politechnika Wrocławska, to byli panowie od doktoratów, właśnie począwszy z profesorami, także działali znakomicie i oni rzeczywiście zajęli się konspiracją. Wtedy jak Solidarność dostawała sprzęt zachodni, super najnowszy, to spytali Fraceniuka, czy mogą dostać stary, taki jeszcze z czcionką rosyjską. To stąd potem te petycje, bo oni mieli na czym pisać. I także poza tym oni mieli taki dostęp, sprzęt elektroniczny, który im Ubecja podłączyła. Jednemu z osób, które były tam, że tak powiem, w tych strukturach Solidarności walczącej wysoko i jeden po prostu w pokoju nad łóżeczkiem paroletniej dziewczynki, a drugiej i oni się zorientowali się, gdzie jest, tylko że byli, to byli elektronicy, chemicy, elektrotechnicy i oni wtedy ten sprzęt zamontowali w największym zakładzie zawodowym we Wrocławiu i mieli na bieżąco kontrolę, bo tam się Ubecja wszystkimi szefami zakładów pracy zbierała. Mieli pogląd i ogląd tego, jakie mają plany. Dziękuję bardzo. Przepraszam Państwa, ale ze względów organizacyjnych ostatnie dwa pytania. Dwie kwestie chciałem poruszyć. Adam Słomka, Konfederacja Polski Niepodległej, mówił autor o największej organizacji konspiracyjnej, o Solidarności Walczącej, w której też miałem przyjemność być zaprzysiężonym działaczem. Tak, circa about 1000 ludzi, ale oprócz tego była dużo większa organizacja antykomunistyczna, niezależna, zresztą jest do dzisiaj, nazywa się Konfederacja Polski Niepodległej, jakieś 100 razy większa. I ja mogę powiedzieć o pieniądzach dla tej organizacji. Ponieważ kierowałem wpierw regionem Górnego Śląska, później warszawskim obszarem i największe pieniądze to mój ojciec przysyłał, czyli co miesiąc 100 marek, to były duże pieniądze, to były ze 3 pensje miesięczne i jeszcze biskup Domin, nieżyjący już szef, zajmujący się darami z zachodu, nam przekazywał pieniążku. Także w sensie pieniędzy, no i oczywiście państwo romaszewscy, jak wybuchły strajki 1988 roku, te strajki, które obaliły komunizm, bo władze się już nie były w stanie zdecydować na strzelanie do górników strajkujących, niestety były w stanie rozbić tych strajków, któreśmy zorganizowali. Wtedy pojawiły się pierwsze poważne pieniądze. W 1988 roku w sierpniu od państwa z ramienia tej Komisji Interwencyjnej Solidarności. To jest jedna rzecz. Ja byłem też przedstawicielem KPN, rozmawiałem z rządem emigracyjnym, z prezydentem Sabatem, z premierem Kaczorowskim. I myśmy tam dostawali co miesiąc pieniądze z rządu emigracyjnego. Ja podpisałem to porozumienie, tak jak zresztą i z takim forum emigracyjnym ukraińskim. Rząd emigracyjny płacił nam co miesiąc za wydawanie organu pisma rządu emigracyjnego w Londynie Rzeczpospolitej miesięcznie 10 funtów szterlingów. I myślę, że to, że KPN nie dostał dużych pieniędzy, jest powodem, że była to jedyna organizacja, która nie została rozbita po okrągłym stole przez Służbę Bezpieczeństwa i nie została kupiona i działacze nie zostali kupieni. To jest jedna rzecz dotycząca pieniędzy. Mogę to powiedzieć jako odbiorca, jako człowiek, który się zajmował. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że były duże pieniądze dla nas, dla KPN-u. W Endowment for Democracy były przydzielane co roku fundusze również na KPN. Tym się bardzo zainteresowali nasi przedstawiciele, którzy byli też członkami kierownictwa Kongresu Polonii Amerykańskiej i zadali takie pytanie w 1987 roku, gdzie te pieniądze dla KPN-u są. I wtedy zjawił się u nas pan profesor Geremek i zaproponował nam podpisanie pokwitowania na 500 tysięcy dolarów w zamian za to, że przyjmiemy 50 tysięcy dolarów. Myśmy się długo wahali, bo te 50 tysięcy to były ogromne pieniądze wtedy. Solidarność Walcząca dostała 40 tysięcy dolarów przez Szwecję. I to było widać po Solidarności Walczącej, jak nam się udało sitodróg uruchomić. To były gigantyczne pieniądze, 40 tysięcy, szpreje i tak dalej. To można by osobno opowiadać. Natomiast myśmy się nie zdecydowali, w odróżnieniu od kolegów ze SW, i nie przyjęliśmy tych pieniędzy. Zresztą uważam dzisiaj z perspektywy, że bardzo słusznieśmy zrobili. Tyle krótko, żeby Państwa nie zanudzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ostatni głos.
Dzień dobry, moje nazwisko Piotr Serwatczak. Mam pytanie do autora książki, który raczył zamknąć symboliczną klamrą relację dotyczącą finansowania, wymieniając nazwiska dwóch pułkowników. Czy znana jest panu postać, a może szerzej w ogóle działalność Wydziału 11 Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, w szczególności postać naczelnika tegoż wydziału, pułkownika Aleksandra Makowskiego? Tak, Aleksander Makowski. Czy znana jest panu jego relacja w książce Tropiąc Bin Ladena, kiedy określa siebie, określa zadania Wydziału 11, że, cytuję z pamięci, ale taki jest sens tej wypowiedzi, że zadaniem Wydziału 11 było określanie, skąd podziemie Solidarności ma pieniądze na swoją działalność. I wreszcie, czy znana jest panu ze źródeł otwartych książka Miltona Bradena The Mine Enemy, której tłumaczenie się ukazało w języku polskim bodajże w 2008 roku. The Mine Enemy, główny przeciwnik, której tłumaczenie ukazało się w języku polskim w 2008 roku. Tytuł brzmiał właśnie Główny Przeciwnik, KGB kontra CIA, Główny Przeciwnik. I tam jest wypowiedź oficjeli z Dyrektoriatu Operacji CIA na temat właśnie postaci naczelnika Wydziału 11 Departamentu I, że jako jeden z nielicznych nie przeszedł weryfikacji w Służbie Bezpieczeństwa. No, kontekst nie jest ujawniony, ale jak niełatwo można się domyślić, że prawdopodobnie zagrażał karierą oficerów z Dyrektoriatu Operacji ze względu na swoją wiedzę w zakresie przechwytywania pomocy między innymi rządu amerykańskiego. Czy pan te wątki w ogóle, bo to są źródła otwarte, powszechnie dostępne, czy pan natknął się w ogóle? Bardzo proszę autora o odpowiedź. Dziękuję za bardzo interesujące pytania, które już spełniają funkcję informacji, prawda? Przyjmuję do wiadomości, zwłaszcza tą drugą kwestię, że jest taka publikacja. No, kwestia zadania wspomnianego przez pana wydziału to jakby podstawa, to jest klucz do zrozumienia tego, jak rozpracowywano Solidarność. Jest postać na łamach tej książki takiego znanego państwu pana Turowskiego, przepraszam, który się pojawił w aspekcie katastrofy smoleńskiej. Natomiast on ma duże zasługi w finansowaniu podziemia w Polsce. Mianowicie przewoził pieniądze z Paryża i prawdopodobnie z Włoszech do Gdańska. Przyjaźnił się, kolegował się z ważnymi działaczami tamtejszego podziemia, przede wszystkim z Aleksandrem Halem, ale miał też styczność z Bogdanem Lisem jeszcze przed schwytaniem Bogdana Lisa. I takich panów było na pewno wielu. O tym akurat wiemy, bo zachowały się jakieś materiały, bo trafiliśmy przypadkowo, bo ten pan został dyplomatą, etc., etc. Brakuje nam rzeczywiście dokumentów. Ja wierzę w to, że te dokumenty gdzieś się znajdują, że się w końcu znajdą. Jeżeli nie w Polsce, to na przykład w byłym NRD, czyli dzisiaj Niemieckiej Federalnej Republice, gdzie jest Instytut Gałka, który jest tak naprawdę nieprzewertowany przez historyków. Są archiwa sowieckie, są postsowieckie, są archiwa amerykańskie, angielskie. Także mam nadzieję, że te materiały zdobędziemy. Jeszcze tylko kończąc, te materiały niestety najważniejsze, które dotyczą Departamentu I i II i rozpracowania Solidarności, sprawa Węże, sprawa Zachód, one wszystkie zostały metodycznie zniszczone lub wykradzione w pierwszej kolejności, czyli jeszcze wrzesień, znaczy formalnie, bo być może czyniono to już wcześniej, wrzesień 89, czyli w okresie, kiedy już funkcjonował rząd Tadeusza Mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za pytania, dziękuję Państwu za odpowiedzi. Jeszcze dla każdego z dyskutantów może poproszę tak podsumowująco po 5 minut pani Zofia Romaszewska.
Pani Zofia Romaszewska jako pierwsza 5 minut, bardzo proszę. No, bardzo było ciekawie. Ja słabo słyszę przez te megafony i wobec tego drugą część słabo słyszałam. Także moje podsumowanie jest takie, że w ogóle książka Pawła Zyzaka jest godna przeczytania. Dziękuję pani Irena Lasa. To jest bardzo ciekawe, bo parę osób tutaj, ale poza tą salą też, skarżyło się, że książka jest taka długa i taka ciężka i nagle się okazuje, że właściwie mówimy dzisiaj o brakach w tej książce. O tym, że nie ma, chociaż ja się przedtem śmiałam, mówiłam Pawłowi, no jednej rzeczy ci nie będą zarzucać, że za krótka książka, ale z różnych wypowiedzi wynika, tak, to jest za krótka książka. Być może nie Paweł powinien ją teraz pisać, bo on dał ten zaczyn, ale ta odpowiedź, znaczy my tu znajdziemy 50 tysięcy dolarów, tam znajdziemy 500 tysięcy dolarów. Pytanie, które moim zdaniem, też zgadzam się z Pawłem, jest gdzieś w zbiorach zastrzeżonych, w być może jakiejś konferencji PN-owskiej, w której przynajmniej się poskłada pewne sumy i to, o czym też mówiła pani Wiola, nie, i pan Adam Słomka, też to były też te metody wykręcania tych pieniędzy, bo pan mówi o dostać 50 tysięcy za to, żeby pokwitować 500 tysięcy. To jest, ja o takich sumach nie słyszałam, ale słyszałam o podobnych metodach. To znaczy dlatego myśmy starali się nie przekazywać pieniędzy przez pośredników, ponieważ zobaczyliśmy, że przez pośredników czasami jest tak, że na przykład jakaś gazeta brała pieniądze dla mniejszej gazetki. Ta mniejsza gazetka miała pokwitować, że dostała 100 dolarów, ale dostawała 80. I w związku z tym myśmy jednak żądali, żeby to było pokwitowanie w gazetce, która bezpośrednio daje pieniądze. I rzeczywiście byli ludzie, którzy gotowi byli jechać do małych miasteczek, miast i tak dalej. Ale właśnie to po rosyjsku, to co pan mówi, nie w tej formie, to się nazywa szapka. To znaczy właśnie, że to nie wzjatka, tylko szapka. To znaczy jakieś takie fałszywe dokumenty mówiące o tym, że gdzieś jakieś pieniądze poszły. Pani mówiła o rozliczaniu się rejonu dolnośląskiego. Tak, też słyszałam, że były dobre rozliczenia. Natomiast ja... Proszę? Tak, tak. Ale też na konferencji IPN-u żeśmy kiedyś spotkali Tomasza Wójcika z Wrocławia, który był przez kilka lat skarbnikiem i też miał rozliczenia. Natomiast ja byłam na drugim zjeździe Solidarności, który moim zdaniem był w 90 roku, który Paweł zresztą szczegółowo opisuje, na którym no, haniebnie potraktowano Leina Kirklanda, ponieważ nie lubił go Milewski i nikt nie chciał go bronić, Kirklanda. I wtedy myśmy czekali właśnie, bo miało być sprawozdanie komisji rewizyjnej. I wtedy zamiast komisji rewizyjnej wyszedł biskup? Jak się nazywał ten główny biskup? Nie, na G. No główny biskup od Wałęsy, na G. Ale z Gdańska, tak? Proszę, mnie myliła. I po prostu powiedział, że on tu jako komisja rewizyjna sprawdził i że wszystko jest doskonale i pobłogosławił komisję rewizyjną. Ale to jest dosłownie. Muszą być zapisy telewizyjne, bo myśmy byli zupełnie wstrząśnięci, że nikt nie... Bo to jest właśnie to pytanie. Dlaczego nikt nie protestował? Dlaczego nikt nie wstał wtedy i nie powiedział, jest 90 rok? Bo teraz, proszę państwa, jest 30 lat później. I teraz z rozliczeniami. Pamiętajmy, też jest w książce... Co? A! To znaczy... Nie, po prostu tu go trzymam. W sprawie rozliczeń. Tak, bo mi przerwało to. Tak, tak, tak. Niektórzy odmawiali rozliczeń, mówiąc na przykład, że spłonęło mieszkanie, a w nim spłonęły wyłącznie papiery. To też Paweł o tym pisze. W biurze brukselskim było kilka razy włamania, gdzie wykradano dyskietki z rozliczeniami. I pożar też tam był. No to są
Po pierwsze, to wszystko jest niedostateczne, żeby powiedzieć, że nie ma dokumentów, dlatego że wszystko, co biuro brukselskie, no częściowo co najmniej, co miało, posyłało do Polski i też były listy, przyślijcie pokwitowania, przyślijcie, no co listy na ten temat, które moim zdaniem są w moich archiwach ciągle, z regionu Warszawa. Dlaczego wy nam każecie podpisywać, że dostaliśmy A offset, prawie nowy i że mamy pokwitować $2000 za naprawę offsetu, znaczy, że ktoś go naprawił, a naprawdę jest to offset, w którym widać, że stał na polu przez rok czy dwa, bo są w nim ptasie kubki. No, ale tego są miliony i to jest przerażające, bo myśmy zrobili pokwitowanie w kwietniowym numerze kultury w 90 roku. I w związku z tym ja wtedy uważałam, dlaczego inni tego nie robią. I tak jak mówi Zofia Romaszewska, jedni podawali procenty, inni nie podawali. I znowu znajdujemy te mniejsze osoby, że gdzieś tam komuś z pieniędzy, nie wiem, na kulturę niezależną czy na oświatę niezależną, no zrobiono nowe zęby, bo połamał zęby. No to trudno jest rozliczać się, że na jakąś gazetkę, na 100 gazetek dano sumę, którą poszła na naprawę kogoś, którego nazwiska nie wymieniam, bo on już nie żyje, ale trzeba było mu te zęby zrobić, tak uważano wtedy. Więc trudno się rozliczać z takich zębów. Więc moim zdaniem to po prostu książka, która podaje kilkadziesiąt tematów dla naukowców, dziennikarzy i na dyskusje i konferencje. Mam nadzieję, że IPN zorganizuje konferencję na ten temat i zaprosi Pawła Zyzaka jako jednego, czy jako głównego prelegenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Czesław Bilecki. Proszę Państwa, może się Państwu bardzo nie spodoba moja wypowiedź, więc zacznę od tego, co nie budzi kontrowersji. Po pierwsze, jest mi bardzo miło, że mogę publicznie Irenie Lasocie, której byłem odbiorcą z drugiej strony i nie mam żadnych wyrzutów sumienia co do kwitowania pieniędzy, podziękować za to, co zrobiła dla Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych i dla Polski. Miałem tę przyjemność, że w 1988 roku kompletnie fuksem, bo dostałem nagrodę Fundacji Łyżykowskiej, dostałem pierwszy aż paszport, znalazłem się po drugiej stronie Wielkiej Wody i właśnie Irena Lasota i Erik Czenowet, jej współpracownik, a dzisiaj współdyrektor IDEI, po prostu byli moimi przewodnikami w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, kiedy akurat wybuchła ta fala strajków w Polsce. Nie miałem tam żadnych pełnomocnictw, nikt mi ich nie dał. Nie znajdowałem się w żadnej kierowniczej komórce czy komitecie, ale wydawało mi się, że mogę być pożyteczny i miałem okazję rozmawiać i z Tomem Kahnem, i z Lainem Kirklandem i te rzeczy, które tutaj autor cytował, te wszystkie spotkania i możliwość podziękowania im, możliwość dowiedzenia się o ich punkcie widzenia było wielką przyjemnością i satysfakcją dla naszego ruchu Solidarności, a oprócz tego ogromną zasługą Ireny, która to wszystko zorganizowała. Więc jeżeli teraz powiem już po tych wszystkich miłych słowach, także na temat zasług i konsekwencji w księgowaniu darów i wydatków, które ma za sobą Zosia Romaszewska i Zbyszek, kiedy kierowali biurem interwencji, a potem komisją interwencyjną, pierw KORZE, potem Solidarności, wszystko to albo obserwowałem, albo uczestniczyłem jako siła pomocnicza, albo czasem bywałem mianowany przez moich przewodników amerykańskich osobą, która mogła wprowadzić, by tak powiedzieć, w tę sensowną, już bardziej oficjalną relację Solidarność i ci, którzy nas popierali, AFL-CIO, to oczywiście są elementy pozytywne, o których w ogóle trzeba pamiętać i warto nie zapominać. Natomiast moja zgoda kończy się w momencie, w którym nie istnieje tutaj w tej naszej dyskusji żadne połączenie między tym, co powiedziała Irena na początku, że trzeba, mówiąc o pieniądzach, wiedzieć, czym te pieniądze wówczas były i tak, jak o tym Państwo mówią dzisiaj. Powiem tak, jestem anonimowym współautorem, a na pewno inicjatorem podręcznika Mały Konspirator. Tam też pisaliśmy o pieniądzach i o rozliczeniach.
Ja w ogóle w sprawach pieniędzy publicznych mam ciężką rękę. W ogóle w konspiracji też miałem ciężką rękę i w mojej 5 tysięcy stron liczącej teczce mam opinię SBC, że jestem bezwzględny, podejrzliwy i w tych sprawach jestem taki do dzisiaj. I chciałem Państwu powiedzieć, że tropiąc śladami czasem argumentów, a czasem niestety insynuacji autora, niedoskonałości rozliczeń podziemnych, starała się tu Zofia Remoszewska wytłumaczyć, że księgowość była inna wtedy i inna jest dzisiaj. Ja do dziś, czytając oficjalną prasę i rozmawiając z wieloma oficjalnymi urzędnikami samorządowymi czy rządowymi różnych reżimów i różnych rządów, dostrzegam tę samą nonszalancję, a czasem arogancję w rozmowie o pieniądzach. Proszę Państwa, jestem inżynierem. Ja wiem, ile kosztuje zbudowanie metra kwadratowego domu, metra kwadratowego wiaduktu i metra kwadratowego drogi. Na przykład metr kwadratowy drogi z pełną podbudową kosztuje 550 zł, a metr kwadratowy wiaduktu między 50 a 150 metrów rozpiętości kosztuje 5,5 tysiąca. I mi się zdarzyło rozmawiać z urzędnikiem samorządowym w Warszawie, pokazując mu dwa mosty zbudowane dla prywatnego inwestora i pytając go, ile te dwie kładki kosztują. Wolno się pomylić o 100%. I ta urzędniczka, poważna urzędniczka warszawskiego ratusza, powiedziała mi, że na pewno kosztują więcej niż 20 milionów. Ja powiedziałem, no to przegrała pani, bo one kosztowały 900 tysięcy. Zapytała w nadziei, ale każdy, ja powiedziałem, nie oba, był bardzo z ciężką ręką project manager i po prostu one kosztowały 900 tysięcy. W Polsce autostrady kosztują tyle, co w RFN-ie i kolejne rządy za to odpowiadają. Były rządy PO, PiS i wciąż trzeba umieć liczyć pieniądze. Więc jeżeli chcemy liczyć pieniądze, to ja Państwa wprowadzę w pewne realia. Ja od zachodu, od Jerzego Giedroycia i Via Kultura Paryska i także od Ireny, w sumie na początku stanu wojennego dostałem 7 tysięcy dolarów i ich uruchomienie zajęło mi 1,5 roku. To znaczy ich sensowne zainwestowanie i wprowadzenie w ruch. Pieniądze trzeba liczyć. Ja miałem u siebie w CDN-ie księgowość, a jak zobaczyłem, że księgowa robi bałagan, to miałem znajomą przyjaciółkę w skarbówce i dosadziłem jej audyt. I sprawdziłem, że rzeczywiście pieniądze nie zniknęły, tylko był bałagan w rachunkach. I publicznie się z tego rozliczyłem i nawet podawano publicznie, że tak było. Myśmy to przedstawiali, osobą tą była szacowna bardzo osoba, która wcale nas nie kropidłem, nie błogosławiła. Pokazywaliśmy jej kwity raz na rok, to był Jan Józef Lipski. I myśmy podobnie w konsorcjum z pewnych rzeczach też się rozliczali, choć myślę, że profesor Kuratowska miała trochę lżejszą rękę niż ja. Profesor Szczęboż podał się do dymisji, bo powiedział, że nie pokazuje... Ale proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że to jest nawyk. Było to bardzo trudno, byłem oryginałem, który się czepiał. Wielokrotnie mi mówiono, a co będzie, jak te kwity wpadły. Jeżeli Państwa interesują nasza księgowość, to w książce Biznes Patriotyczny, Historia Wydawnictwa CDN są nawet fotografie niektórych rzeczy, które nasza księgowa Maria Kiepurska, nasza ostatnia księgowa, zachowała. Chcę powiedzieć, że pieniądze trzeba przede wszystkim liczyć. W Polsce pieniędzy się do dziś nie liczy, więc jeżeli Państwo sięgają w przeszłość, to tak samo jak są problemy z Ambergold i są problemy z prywatyzacją, tym bardziej były problemy z podziemiem. Trzeba to widzieć w pewnym sensownym kontekście. Ale Państwo ignorują w tej dyskusji, w tym mnożeniu podejrzeń, zdanie, które wypowiedziała na początku pierwszej wypowiedzi Irena Lasota i to mnie najbardziej bulwersuje. Irena powiedziała: nie wystarczy mieć milionów, ja to samo mówię Białorusinom, trzeba mieć jeszcze organizacje, ludzi, patriotów, czytelników, gotowość pchania pewnej energii po to, żeby z tych pieniędzy coś się narodziło. Nie sztuką jest pieniądze wydać, sztuką jest przy pomocy tych pieniędzy wyprodukować w warunkach nielegalnych wolność. A teraz czego, i na tym kończę, czego niestety książka Pawła Zyzaka kompletnie w co nie wprowadza. Znaczy nie wprowadza pewne realia, nie daje pewnego klucza do rzeczywistości, tak jak ta rzeczywistość podziemna wyglądała. Na przykład wydawnictwo Krąg, które na początku stanu wojennego zrobiło największą karierę, zrobiło ją na patriotycznej korupcji. Oni skorumpowali całą drukarnię Głównego Urzędu Statystycznego przy Alei Niepodległości, skorumpowali do tego stopnia, że tam ogromne pieniądze pobierał UBEK, który miał ich, SBEK, który miał ich pilnować. Tam za otwarcie
wpuszczenie Nyski z wydrukiem, za otwarcie bramy Cieć dostawał 10 tysięcy złotych. To znaczy dostawał tyle, ile wynosiła moja całkiem przyzwoita pensja podziemnego szefa CDN-u. Naprawdę, on dostawał to za otwarcie bramy. Ja chciałem powiedzieć, że cały papier, który ja kupowałem na tony, kupowałem na fałszowane faktury z fałszowaną pieczątką przez sklep oficjalny i przez tych, którzy odbierali ten papier na bocznicy kolejowej na Bema. Ja nie kupowałem go w ryzach, ja kupowałem na palety i ja tych ludzi przepłacałem. I ja to księgowałem. Natomiast to, że to się działo w ten sposób, to znaczy, że to był ogromny czarny rynek podziemny, dzięki któremu po prostu ten cały interes wydawniczy się kręcił. I nie jest prawdą, że to jest tak, że po prostu opierało się to na wszechobecnym kancie. I na końcu ostatnia rzecz na temat agentury. Po latach możliwości dostępu do policyjnych kartotek, ja wiem, że do mojego kręgu menedżerskiego żadna agentura nie dotarła. Miałem na to swoje, by tak powiedzieć, sposoby i zapory i kontrole. Byli oni wszędzie, wiemy, i to jest bardzo przykre, jak w wielu wypadkach esbecja penetrowała środowiska opozycji. Ale na Boga jedynego, pod koniec myśmy wygrali. I robienie teraz z tego zwycięstwa czystej manipulacji agenturalnej jest po prostu jakimś kolosalnym nieporozumieniem. Agentura policyjna istniała, jak kolega autor tu mówił, i w reżimie carskim, i galicyjskim, i pruskim. Problem polega na tym, jak to mówił towarzysz Lenin, kto kawo, kto kogo przechytrzy. Okazało się, że jednak myśmy ich przechytrzyli, że popełniliśmy wiele błędów, że nie byliśmy konsekwentni, że nie umieliśmy zrobić dekomunizacji, że nie umieliśmy przeprowadzić lustracji. Wszystko to prawda, ale końcowy bilans nie polegał na tym, że AFL-CIO przesyłało nam pieniądze, te pieniądze były rozkradane i myśmy niczego nie zrobili. Bo w Białoruś pcha się nie wiadomo jakie pieniądze i nie wiadomo jakie pieniądze pchano w Ukrainę i Gruzję i oni są jednak w innym punkcie niż my jesteśmy. A zatem wracam do słów Ireny i na nich kończę. Byli jednak ludzie, było iluś uczciwych ludzi ideowych i ci ludzie potrafili się pod koniec obronić i wywalczyć coś. I na własne życzenie z powodu własnej zaciekłości i plemiennych walk nie traćmy tego, co jest naszym zwycięstwem. I śledźmy, badajmy przeszłość, śledźmy to i nie guśmy się na to, żeby ktoś oszukiwał i fałszował swoją własną historię, ale nie dajmy się po prostu sami siebie, nie pozwólmy rozbroić czegoś, co jest po prostu największym polskim zwycięstwem w historii. Największym polskim zwycięstwem w historii, które jak zwykle zaprawione jest goryczą. Największą krzywdę zrobił nam wszystkim i sobie Lech Wałęsa, który zamiast powiedzieć tak, miałem moment słabości, do dziś zaprzecza i robi głupków z tych, którzy mu podają bezsporne dowody. Ale to jest kompletnie inna historia. To jest historia jednostki, która nie odnalazła się w historii. Jak mówił Tomasz Mann, nie wiedział w jakiej historii Pan Bóg kazał mu być bohaterem. To jest osobna historia. Ale nie twórzmy i nie fałszujmy tego, co nam się samemu udało uzyskać. Dziękuję bardzo. Jak to wypada na prezentacji książki? Ostatnie zdanie należy do autora. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie na to spotkanie. Bardzo mnie cieszy ta frekwencja, mimo późnej pory i czwartku. Dziękuję prelegentom, którzy przybyli na spotkanie, panu profesorowi, który prowadził to spotkanie. No, muszę powiedzieć, że częściowo prelegenci spełnili moje oczekiwania. Przyznam, że partycypowałem w wyborze takich, a nie innych prelegentów i zależało mi na prelegentach, którzy będą mnie krytykować, atakować. Prelegenta, którzy jednocześnie są świadkami historii. A jako badacz, który korzysta z źródeł wywołanych, czyli to, co kiedyś wyśmiewano jako oral history, a moje doświadczenie na tym polu pokazuje, że nie ma świadka, który byłby w pełni zadowolony z tego, co wybrano z jego wypowiedzi lub do końca zadowolony z autora, jakie wnioski wyciągał z sumy wszystkich źródeł, które udało mu się zebrać. Dobór pod jeszcze jednym względem nie jest przypadkowy. Mogę zaryzykować już jako człowiek, który stoi z boku tej książki, którą napisał, nie jest w środku,
że to są osoby, które nie kradły. To są osoby, które próbowały chociaż rozliczyć się z tego, co wysyłały lub odbierały, prawda? Spełniają pewne kryterium moralne. Bo rzeczywiście w warunkach konspiracyjnych nie wszystko dało się zaksięgować. Były to warunki trudne i ekstremalne, prawda? I tutaj ad vocem głosa pana Czesława, no właśnie o to chodzi, panie Czesławie, żeby takie książki, które będą pokazywały warunki konspiracyjne, powstawały. I powstawały książki, które będą polemizować z tym, co pisałem. Jeżeli chodzi o mój udział w konferencjach Instytutu Pamięci Narodowej, no będzie to na pewno trudne, dlatego że mieliśmy, tutaj wydam troszeczkę wydawcę, problem ze zmotywowaniem IPN-u, żeby był patronem tego spotkania, żeby się przyczynił do powstania tego spotkania. I widzicie państwo, kto jest naszym patronem, prawda? Jest to instytucja polska, nasza narodowa, prawda? Ale jednak nie instytucja badawcza. Z drugiej strony chcę w jakimś sensie obronić IPN. IPN ostatnio próbował zrobić konferencję z Lechem Wałęsą. Zaproszono mnie do udziału w tej konferencji. Był to ośrodek w Gdańsku. I ku moim totalnym zdziwieniu prelegent, jednym z uczestników tego spotkania miał być Lech Wałęsa, prawda? Źródło historyczne, człowiek, który wie bardzo dużo i jeszcze nie wszystko powiedział, prawda? Drodzy państwo, wszyscy apologeci Lecha Wałęsy, którzy tam mieli uczestniczyć w tym spotkaniu, mówię o historykach i dziennikarzach, prawda? Osoba, którym Lech Wałęsa się podoba, wycofali się od razu z tego spotkania. Tam był, zdaje się, pan Machcewicz, pan Gontarczyk. I z drugiej strony wycofali się, znaczy inaczej, może nie wycofali się, ale zaczęli krytykować sam koncept takiego spotkania z Lechem Wałęsą, historyków, osoby, którego dzisiaj krytykują i bardzo mocno lustrują, prawda? Więc byłem jedyną osobą, która godziła się w ogóle z Lechem Wałęsą porozmawiać o Lechu Wałęsie. Bo moim zdaniem, drodzy państwo, ten wątek lat 70-76 jest wątkiem mniej istotnym w życiorysie Lecha Wałęsy, bo był wtedy osobą niedecyzyjną. Ważniejsze jest to, co się działo z Lechem Wałęsą w wolnych związkach zawodowych, w Solidarności, kiedy był przywódcą i w okresie prezydentury, bo wtedy był decyzyjny i odpowiadał i może odpowiadać za swoje czyny, a tego historycy nie chcą moim zdaniem za bardzo badać. I jeszcze tylko jedno ad vocem odnośnie pana Czesława. Nie podejmuje się, nie ryzykuje stwierdzenia, czy to, co się zdarzyło na przełomie 80-90 lat było zwycięstwem, czy nie. Nie chodzi o jakość ewentualnie tego, co się wtedy działo, bo w książce pokazuję państwu, jak wyglądał przykład chiliński, jak tam wyglądała transformacja i jak wyglądała transformacja na Węgrzech, w Czechach, a nawet w Związku Sowieckim. I sami sobie państwo wyciągniecie wnioski, kto kogo oszukał, kto kogo wystrychnął na dudka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jeszcze pożegnanie od organizatora. Dziękujemy, żeście państwo poświęcili wieczór na tę promocję. Specjalne podziękowanie dla pań, które wzięły udział, bukiety, uściski. Ja tylko tak gwoli zakończenia, proszę państwa, to chatko słuchać, że jest tak mało historyków, którzy się zajmują z tą najnowszą historią Polski i tymi trudnymi metodami. Pan Paweł jest jednym z nielicznych, jak państwo słyszeli, którzy się zajmują pomocą Solidarności z emigracji. Drugi przykład, jaki mogę państwu dać, to jest dość nieprawdopodobne, że inny nasz autor, Piotr Gontarczyk, jest jednym, właściwie jedynym historykiem, który się zajmuje historią PPR-u na poważnie. Nie wiem, co robią inni historycy. Mam nadzieję, że to się przełamie i że te szczególne książki będę miał zaszczyt wydawać. Dziękuję jeszcze raz państwu i dobranoc. Thank you.